No tak, ale jeszcze jest moim zdaniem cała faza, która zamyka się w jednej rzeczy. A co z tego w ogóle, czy gościu jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny? No tu ma akurat znaczenie. No akurat ma prawne, a ja mówię o moralnym po prostu. No to wiesz, moralnie to zawsze pozostanie niesmak i myślisz, w którym stronę poszedł ten świat, że ludzie chcą oglądać po prostu no patologię. No poszedł w tę stronę, w którą zawsze szedł, bo przecież takie rzeczy miały miejsce zawsze. To nie jest żadna nowa rzecz. Też ktoś, kurde, jak nie było kamerek i wszystkiego, to poniżał jeden kolega drugiego i różne rzeczy ludzie wymyślali, ale to jest po prostu coś, co powinno się szykanować i co powinno się piętnować, a nie coś, co powinno się za to nagrody przyznawać, a finalnie to świat tej osobie przyznaje nagrody cały czas. Teraz dostają nagrodę w postaci na przykład pieniędzy przede wszystkim. No, tak, gigantycznych pieniędzy, tak? To jest nagroda. No i to jest ten problem, że... Problem jest taki, że ludzie chcą to oglądać, nabijają kaset. No, jak ktoś nie widzi w tym problemu, tak? I tutaj dochodzimy do tego aspektu moralnego, że no jednak ktoś ma z gumy ten kręgosłup i mu to nie przeszkadza, bo hajs się zgadza, a nawet zgadza się bardzo. No właśnie. Ale ja śmiem twierdzić, że to jest jeszcze dalej, jeszcze gorzej, że to jest osoba, której wręcz sprawia to przyjemność, że to jest... Że to a nawet... to jest też jakiś tam dodatkowy aspekt, no ale proste pytanie, no sam jesteś youtuberem, no czy miałbyś satysfakcję z tego, że robisz taki content? Nie, ale powiem ci więcej, co innego. Ja przez długi czas miałem właśnie problem z nazywaniem mojej osoby youtuberem z tego względu, że na YouTubie właśnie znajdują się tego typu treści i bardzo często, gdy się mówi o youtuberze takim klasycznym, no to już się nie mówi o treściach patologicznych, tylko się mówi na przykład o bardzo taniej, nudnej rozrywce. Tacy topowi youtuberzy bardzo często są ludźmi nudnymi, bez charyzmy, którzy podebrali cały content skądś, gdzie on zadziałał. I jakby są sprawnymi biznesmenami i tu jest punkt, w których ich w ogóle podziwiam. Natomiast zazwyczaj takie duże kanały YouTube'owe są po prostu nudne, tam się nic ciekawego nie dzieje. Ale ja już się przyzwyczaiłem do nazwy YouTuber z jednego względu, że traktuję ją jako nazwę ziemianin. Po prostu. To jest platforma, po której się chodzi, tak? Ziemia to jest też platforma, po której się chodzi. I co? Ja mogę powiedzieć na siebie ziemianin? Tak. I jakiś tam Manson to jest też ziemianin, to jest też ziemianin. I ja się z nim nie utożsamiam, jest też ziemianinem. I ja też jestem, tak? I Putin też jest ziemianinem i nie utożsamiam się z tą osobą, nie? Wiesz, też też tak po trochu porobiło, że jest potężny jednak rynek, sam o tym doskonale wiesz. No ale jak mi znajomi, nauczyciele ze szkół mówią, że marzeniem dzieci w podstawówkach jest zostać wiesz, influencerem, no to się świat kurde pomylił. Znaczy, świat się w ogóle pomylił w jednej rzeczy, że kto tym influencerem jest i co to słowo oznacza, bo samo słowo influencer, próbowałem znaleźć polski odpowiednik i dokładnie chyba nie ma, ale to jest osoba, znaczy no, celebryta internetowy. No, nie, właśnie nie. Influencer to jest, tylko że to też w sumie nie jest polskie słowo, ale już całkowicie jako polskie przyjęte, to jest lider. To jest ktoś, kto wyznacza kierunek. No i taki mamy świat właśnie, takich liderów. I teraz chodzi o to, że mamy chujowych liderów. No, natomiast przecież influencerem może być, nie wiem, na przykład ktoś, kto pisze świetne książki, tak? Albo naukowiec może być liderem. Wiesz, ja mam inny problem z takim otaczającym się światem, że składnicą, źródłem wiedzy dla młodzieży są influencerzy, a nie rodzice, czy jakieś takie środowiska, które tradycyjnie, że tak powiem, przekazywały wartości. No, to też jest winą oczywiście rodziców, ale to powoduje, że no, strasznie, że tak powiem, tak całościowo możemy tę młodzież postrzegać. No ale też musimy też spojrzeć, że to są nasze rodzice zaniedbania też. Zmieniający się świat i niemożność, że tak powiem, nadążenia za tym i
sprostania temu i znalezienie złotego środka. Wiesz co, wczoraj żeśmy rozmawiali z naszym wspólnym kolegą, zresztą tam Michem, że no to no, usprawiedliwiamy trochę tych ludzi, wracają z tej kulturze kieratu z pracy i wiesz, odpalają telewizor i trochę nie mają po prostu siły, no, najzwyczajniej siły, żeby usiąść, poświęcić czas dziecku. No. I taki influencer po prostu się znajduje w świecie dziecka i to on, no, że tak powiem, opowiada, jak wygląda świat. A opowieść o tym, jak to wszystko działa, na jakich zasadach, jak to powinno być, powinno iść od rodzica i to było obecne. No a to takie chyba prawdy oczywiste. Tak, ale słuchaj, no to jest jakby kontrola przepływu informacji do dziecka i jestem pewien, jestem przekonany, że jest przecież program, który na przykład udostępnia odpowiednie treści na YouTubie i taki filtr, co to jak niemożliwe, żebym teraz to wymyślił. Więc ustawiasz taki program, wybierasz 10 programów, które uważasz, kanałów, które uważasz, że są odpowiednie dla dziecka i te kanały po prostu pokazujesz ten i dzieciak ma tylko dostęp na swoim tam, nie wiem, iPadzie czy jakimś innym padzie, czy czymś tam do tych 10 kanałów, które ty uznałeś, że są fajne. I teraz w zależności od wieku, przecież ja już wiele razy mówiłem, jest taki kanał, który ja osobiście lubię, a w sumie bardzo mocno jest dedykowany dla dzieci, to jest Historia bez cenzury. O Jezu, uwielbiam. No, a to jest dla dzieci, tak naprawdę to jest zrobione dla dzieci. I to uważam, że akurat jeden z takich przykładów w ogóle pozytywnego, że tak powiem, youtuberstwa, jeżeli tak można to określić, to gość jest super. No tak, ale takich rzeczy zdaję sobie sprawę, że jest tysiące, tak samo jak i tych gównianych, tak i tych. Masz tysiące jak tysiące, ale trzeba przyznać, że... Nie, tysiące, no. Tysiące, albo, przepraszam, albo dziesiątki tysięcy. Jest, słuchaj, jeżeli pójdziemy w świat, a nie tylko w polskie, to jest tego nieskończona ilość prawie, że... A jeżeli pójdziemy w Polskę, no to masz, stary, tak, masz astrofazę, masz różne kanały poświęcone i fizyce, i jakimś różnym naukom, ale masz też na przykład no chociażby rozmowy moje. Uważam, że one są dla młodych ludzi, tylko może nie dla 13-latków, ale już dla 18-latków. Czemu nie? Oprócz tego, że czasami powiedzmy, że trochę za dużo przeklinam, mimo wszystko uważam, że to jest wartościowy kanał i prowadzę rozmowy z ciekawymi ludźmi. Rozmawiamy o ciekawych sprawach. Możesz się spotkać i fizyka, i strażaka, i prawnika. Tak, i prawnika. Różne osoby. No w ogóle kanałów, na których jest fajna treść, taka na przykład, nie wiem, jak budować dom, stary. No, albo na przykład to, co A to teraz... tak, ja też bardzo lubię te techniczne. Ja ostatnio siedzę w rowerowych, to już... No właśnie. Kogo oglądasz? O Jezu, ile tam tych kanałów. No i polskie, tam zagraniczne, tam Burnpink przede wszystkim, ale Dirty More tutaj jest włoski. No jest kilka takich kanałów po prostu. Samochodowych, ile masz starych kanałów? A to nie oglądam, bo mało się samochodami staram interesować. O książkach masz kanał mojej mamy, ostatnio czytałam. Możesz sobie obejrzeć, jaką książkę moja mama czytała. Jest tych rzeczy... Jezu, ja muszę w ogóle w takim razie to ogarnąć. Jestem absolutnym fanem twojej mamy, w ogóle pani Mariola jest mistrzem świata, ja uważam. No to sobie zobacz. Jeżeli ktoś tutaj nie wie, bo to się już nagrywa, rozumiem. Tak. No, jeżeli ktoś nie wie, to była, kurde, po prostu główna kierownicza osoba w 100%, kurde, i nikt tego nie zmieni. Była i w dużej mierze jest, ale... A niewiele osób o tym wie. No nie, ale nie. Też nie jest to żadna tajemnica, bo o tym publicznie mówiłem. Strasznie no, to zawsze lubiłem. Mogę na samym końcu chcę tego powiedzieć, że jest na tym YouTubie od cholery świetnych rzeczy i my, właściwie jeżeli ten rodzic jest zapracowany, to tylko wystarczy znaleźć ten taki program do filtrowania, ustawić mu 10 kanałów i rzucić tego... Nie do końca, ponieważ poprzez tłumaczenie świata, tak, to oczywiście też pytanie... jak to robisz, budujesz też tą więź, tak? Nie no, ale to wiadomo, że tłumaczysz świat i że wszystko, tylko mi chodzi o ten wolny czas, bo jak mówimy, gdzie występuje problem, to on występuje w tym momencie, w którym ktoś
wraca z pracy zmęczony i daje dziecku jakąś zabawkę, żeby się na chwilę uspokoiło, że tak powiem. No i to wszyscy to robimy. No tak, ale w tym nie ma nic złego, tylko chodzi o to, jaką mu zabawkę dasz, bo przecież trudno jest to, że ktoś wraca z roboty, biegnie, bawi się z dzieckiem, no kurde, jest cały czas na pełnym skupieniu, nie wiem, wiesz, 18 godzin dziennie czy 16, tylko nic innego. No tak się nie da przecież funkcjonować, bo... No nie, nie, nie. Słuchaj, no psycholodzy mają taką radę tego kwadransa, które trzeba dziecku poświęcić. No, ja w głowę zachodzę, jak kwadrans? Kurde, no przecież dziecko w życiu mi nie pozwoliło poświęcić sobie tylko kwadrans, ale to jest jakieś takie absolutne minimum. Kiedy jesteś absolutnie skoncentrowany tylko i wyłącznie na dziecku, odkładasz telefon, nie ma nic, żadnego świata. Jak masz więcej dzieci, no to wiadomo, zwiększają się te kwadranse. No to jest absolutne minimum. Dziecko musi czuć, że wie, że może z tą porozmawiać. Nie? Tak później mijają lata i dziecko czuje, że nie chce z tą rozmawiać, bo czuje barierę i tutaj zaczynają problemy. Nie ma złotego środka tak naprawdę. I już. Proszę Państwa, mamy dzisiaj specjalnego gościa i wyobraźcie sobie, że nie jest to specjalista od dzieci, tylko to jest prawnik od siemanko, od różnego rodzaju zwariowanych ludzi, tak bym to powiedział pokrótce, zwariowanych, no tych, którzy z prawem są naprawdę na bakier, a nie tylko takich, którym coś tam się zdarzyło, wykroczenie. Więc zaraz przejdziemy do tego tematu. Oczywiście specjalista od dzieci również, dlatego, że po prostu jest tatą i posiadaczem jednego dziecka, dobrze? Dobrze, tak, liczę. Tak. No, na razie jeden. No, tak. Jak jadę, liczę jedno. Więc... Znaczy, tutaj akurat bym sprostował, bo ja do niedawna nadal zostawiałem sobie całą tą działkę spraw rodzinnych, gdzieś to był taki mój konik, ale w pewnym momencie już brakuje czasu, a widzisz, że masz po prostu wspólnika, który jest godnym następcą i wiesz, że te sprawy będą wszystko po prostu zrobione. Ale tak, ale do niedawna uwielbiałem, ale też powiem szczerze, że wiązały mnie ze sprawami rodzinnymi sentymenty, bo ja w zasadzie jestem wyłącznym szkarnistą, ale łączyły mnie sentymenty. Moja mama była takim bardzo tutaj lubianym, przede wszystkim poważanym adwokatem rodzinnym. A jak to mówię, znajomi, była po prostu czadową laską. Okej. Okay. I akurat ona zmarła w połowie mojej aplikacji i przez te dwa lata jeszcze zdążyła mi parę dobrych rzeczy przekazać. Przede wszystkim takie fajne spojrzenie na te sprawy rodzinne. Ktoś sędziowie, miałem wrażenie, że lubią i Mateusz, mój wspólnik, to kontynuuje i widzę, że jest podobne podejście. No ale tak. Już. To jakie to są sprawy rodzinne, oprócz tego, że wszyscy wiemy, że rozwody? No rozwody, no jako dziecko, alimenty. Kwestia, nie wiem, regulowania kontaktów. Powiem tak, no, mówi się, że te sprawy karne to są takie, wiesz, obarczone dużą dozą jednak stresu, więc bardzo dużo emocji. Ja mówię, że sprawy rodzinne, jednak ten poziom adrenaliny i emocji mają zdecydowanie większy. Tak? Takie mam wrażenie. Tak trochę się uśmiecham, ale na ten wniosek, ale on ma dużo w sobie prawdy, bo jednak wiesz, no jeżeli ja mam do czynienia z przestępcami szczególnie doświadczonymi, no to mniej więcej wiesz, no możemy być źli na to, że okej, no zostaliśmy pojmani, tak, jesteśmy w areszcie, prawda? Toczy się sprawa, wiedzą, tak, mleko się wylało, no ale mniej więcej to są ludzie, którzy wiedzą, jak to oni w tym środowisku, no, kiedyś w naszym też, wiedzieli, z czym tańczą, tak, wiedzieli, jakie są konsekwencje, tak, natomiast tutaj to są ludzie zazwyczaj zwyczajni, który dotyka ten rozwód, tak, i walka o dziecko jest dla nich potężną tragedią, kiedy nie potrafią utrzymać i naprawdę nieraz wielokrotnie, że tak powiem, praca z takim klientem jest o wiele trudniejsza i wymaga większego takiego, wiesz, no jednak empatii, wyczucia, no, mimo wszystko. No jak moim zdaniem, jak ludzie się żenią, też powinni wiedzieć, z czym tańczą. Ja, to jest inna kwestia. Ja sam z racji moich obserwacji, a także występowania wielokrotnie w sprawach rozwodowych, nie byłem jakimś specjalnym fanem małżeństwa, ale powiem tak, no, w naszym środowisku chociażby, bo to akurat może nie było to jeszcze powiedziane, ale jesteśmy przecież kolegami już od dawna. Tak. Tak, bo od dawna już zdałem sobie sprawę, że ja nie wiem, jak masz nazwisko, jesteś dla mnie po prostu zawsze Mikołajem. Marecki. No tak.
Okay. Ale... To sobie przypomniałem teraz. Tak. Natomiast wiesz co, generalnie... Miałem coś powiedzieć, o czym teraz zapomniałem. Mówiliśmy o tym małżeństwie, o tym, że... Tak, ale w pewnym momencie sam wszedłem w taki związek, tak. I sam doszedłem do tego, że chcę tego ślubu i skutecznie się zabrączkowałem w stylu chorwackim, tak, ale ten, ale... Teraz po czasie jest, myślę, że jest to potrzebna instytucja jednak, jeżeli ktoś umie i wie, do czego to służy. No niestety, ale większość funkcjonujących małżeństw no, ma takie zaburzone pojęcie o tym, jak powinniśmy funkcjonować w tym małżeństwie. Ja nie wiem dalej, do czego to służy. Weź mi wytłumacz, bo ja nie wiem, do czego to służy. Oj, to jest może głębsza, że tak powiem, głębsza może rozmowa, ale tak krótko sprowadzając, to powiem szczerze, radzić sobie z problemami będąc w małżeństwie jest o wiele prościej. Mimo wszystko to, co jest dla ludzi potężną wadą, a więc ta wspólność majątkowa ma bardzo dużo plusów. No, ale nie chcesz mi się w to wchodzić, bo to wiesz, każdą wypowiedź na ten temat trzeba by rozwinąć i można by mówić godzinami na ten temat. Ogólnie uznałem bardzo zdroworozsądkowo, że jest to ważna instytucja. Ale zobacz, ile naszych znajomych na kocią łapę tak zwaną żyje, sobie radzą, więc to też nie jest tak, że to jest prawda objawiona. Słuchaj, bardzo mi się nie podoba ta nazwa, bo ona jakby ma w sobie na kocią łapę, bo ona ma w sobie jakieś negatywne zabarwienie. Ja uważam, że to jest właśnie... Czy wolisz określenie związek konkubencki? Nie, wolę określenie związek i po prostu oni są razem w związku. Tyle, dziękuję, do widzenia. A jak im się znudzi być razem, to wiesz co zrobią? Spakują w walizki i przestaną w nim być. Mogę ci powiedzieć, bo nie wiem, czy akurat tutaj dzisiaj chciałeś się ze mną przejechać i pogadać akurat o sprawach rodziny. O wszystkim, o czymkolwiek nam przyjdzie do głowy. No, na tym polega chyba rozmowa. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy rodziny, to zaskakujące dla mnie jest, ja nie będę oczywiście oceniał in personam, ale zaskakujące jest tak, że powiem szczerze, spotykam różnych pełnomocników, takich mieniących się ekspertami z prawa rodzinnego i jednak nieumiejętność, że tak powiem, odnalezienia się w tych sprawach, tak bardzo też ogólnie powiedziawszy i częstokroć jak występowałem, czy też teraz właśnie w tych sprawach, które u nas są w kancelarii i Mateusz występuje w tych sprawach rodzinnych, no widzimy jakąś taką przewagę, której my kompletnie nie możemy zrozumieć, bo przecież patrzymy w przepisy, czy tam orzecznictwo, trochę empatii, no tutaj, aj też powiem szczerze, już wini, w sprawach rodzinnych to też nie można być klakierem klienta, z wieloma klientami bardzo majątnymi rozstawałem, bo myśleli, że będą brali w ogóle swoje brudy rękami dzieci. Raz, no, jeżeli mówimy o jakiejś moralności, kręgosłupie adwokackim, jest, to też na pewno. Jeszcze nawet do tego nie doszliśmy, ale już zacząłeś, dobrze, okej. Okay. No, no, pewnie o to zapytasz, bo wiadomo, wszyscy o to pytają. Natomiast, wiesz, no, po prostu też trzeba usiąść z klientem i powiedzieć, nie, tego nie będziemy robić, tak, bo żaden sąd tego nie zrozumie, jak to jest grać dzieckiem i tego po prostu robić w życiu nie wolno, tak? Oczywiście tam już nie będę mówił kto i jakie sytuacje, bo to jest oczywiście więc tajemnicą adwokacką. Nie podobało mi się to i nigdy tego też nie robiłem. Natomiast bardzo dużo widzę takich pełnomocników, klakierów. A chcę, tak, albo z winy, bo winny, prawda? No ale nie wytłumaczą tego, że to w ogóle jest kompletny jakiś bezsens strzelany w stopy. No to właśnie chciałem się nawet o to zapytać, ale sam do tego przyszedłeś inaczej. Chciałem jeszcze zadać pytanie. Czy jestem adwokatem diabła? Nie. Okay, to potem. Nie, bo jeszcze nie doszliśmy do w ogóle sedna. Na razie jesteśmy przy rodzinnych sprawach. Jeszcze chciałem zapytać, czy w prawie i szczególnie w takim rodzinnym, oprócz takiego czystego prawa, czyli idziemy po zasadach, to co w książce jest napisane, czy jest miejsce na właśnie jako jakieś człowieczeństwo? Tak, jest i to jest taka grupa spraw, gdzie procedura w ogóle ma, mam wrażenie, drugorzędne znaczenie. No, może przejaskrawiam oczywiście, tak, ale częstokroć widzę, że sąd może nie do końca akurat robić coś, co jest zgodne z procedurą, ale ja oczywiście znam tych wszystkich sędziów z imion, nazwisk i z iluś tam spraw, które przeprowadziłem i raczej wiem, któremu sędziemu mogę zaufać, że robi to nie dlatego, prawda, że po prostu jest niedouczony, tak, czy też taka jest inflacja prawa i nie zdążył, że tak powiem, jeszcze się zeznajomić z tym, ale raczej jest to podejmowane w celu właśnie
szeroko rozumianego dobra rodziny, ale przede wszystkim dziecka. I powiem Ci, że sędziowie rodzinni, taki prawdziwy sędzia rodziny, większość z nich ma takie, wiesz, czują taką misję, która polega na tym, że jeżeli tylko mają te strony na sali, tych rodziców, widzą, jakie oni mają problemy, bardzo często są to problemy po prostu w komunikacji, wykorzystuje to, że ma ich teraz na sali, żeby im wytłumaczyć, jak pewne rzeczy powinny wyglądać. No i mam takich sędziów, że na przykład, no nie będę też mówił, a powiem, no, bo w sumie lubię panią sędzię, chodzi o panią sędzię Mizgier i na przykład uważam, że pani sędzia Mizgier po prostu jest bardzo ciepłą osobą, która stara się, że tak powiem, konsolidować strony, tłumaczyć, pokazywać różne rzeczy i my na nią mówimy po prostu ciocia Mizgier. Natomiast tak, no pewne rzeczy, wiesz, w sprawie gospodarczej, no może by nie przeszły, jak to się pięknie mówi, za Chiny ludowe, bo jest ono brutalne, koniec, później się dowodem dziękujemy, my poniesiesz konsekwencje, przegrasz proces. Tak tutaj nie, no wielokrotnie widziałem radców prawnych, którzy tam wzięli sobie sprawę rodzinną, bo no bo biorą, tak, no bo potrzebują, wiadomo, wynagrodzenia i żyć, z czegoś utrzymać kancelarię, ale może też nie do końca czują ducha tych rozpraw. No i spędzają czas na sali na upominaniu sądu, że to tak nie powinno być, że ktoś tam powinien pewien dowód zgłosić wcześniej, a sąd to... No, ważne jest, żebyśmy wiedzieli, tak? Mamy dziecko, są dla nas istotne kwestie. Tak? Tak więc tak, tak, jest takie troszeczkę nieraz na bakier z procedurą, ale mam wrażenie, zróbmy to po to, żeby, że tak powiem, jednak zabezpieczyć interes dziecka. No dobra, a śledziłeś na przykład dwie takie sprawy, były ciekawe ostatnio, rozwody, no nie polskie, więc trochę inne prawo. Jeden to był rozwód doktora Dre ze swoją żoną, byłą aktorką, bo ona chyba już nie jest aktorką. Słyszałeś o tym? Powiem tak, teraz jest mi bardzo smutno, bo nie wiedziałem, że doktor Dre się rozwiódł. Tak. Rozwiódł się, ale z tego tytułu... Na grubo sobie odświeżyłem nasze perełki z lat 2000. Ostatnio synkowi puszczam klasykę. No. Nie, nie, w ogóle nie słyszałem, wiesz? No to powiem Ci tak, w ogóle to jest dobra wiadomość, że już się wreszcie rozwiódł. Natomiast on... jego żona podpisała z nim intercyzę przedmałżeńską, w której było zapisane z tego, co publicznie było wiadomo, że nie będzie chciała od niego żadnych pieniędzy. Po czym chciała od niego... Teraz, pieniądze. Nie, tak, ale słuchaj, jakie? No, to jest doktor Dre. Miliarder. No, on jest miliarderem. Jednym z nielicznych w biznesie hip-hopowym, jest miliarderem. Bardziej się ogarnił niż 50 chyba, co? Tak, ale 50 też się bardzo dobrze ogarnął akurat. Powrócił jednak? No nie, bo słuchaj, w rapie ogarniają się ci dobrze, którzy pieniądze z rapu wrzucili w coś innego. To są ci dobrze ogarnięci. A ci, którzy... A jest jeszcze cała pula ludzi, którzy fajnie żyją z pieniędzy z rapu, bo z tego można bardzo dobrze żyć, ale wtedy nie będą żadnymi miliarderami, czy Bóg wie kim. No Wini, jesteś raperem, jedziesz siódemką, no tak więc. No akurat raperem niestety nie jestem, chciałbym bardzo być, ale może już kiedyś będę, a może nigdy już nie będę, ale w takim sensie wykonywania zawodu. Ale chodzi mi o co innego, chodzi mi o to, że tutaj, wiesz, to siódemką, to sobie może jeździć nie jeden raper w Polsce i to wcale nie z żadnej pierwszej ligi, tylko nawet z takiej drugiej mocnej. Natomiast mi chodzi o to, że ona generalnie chciała od niego bodajże 3 bańki miesięcznie. Czujesz to? A to alimenty. Tak. Tak. To nie podział majątku, to jeszcze inna kwestia. Pamiętajmy, że dzieje się to w Stanach, tak? Tak. No. I jeszcze jest taka dosyć no fajna tak naprawdę nauka z tej mojej pracy, żeby się jakoś tak specjalnie mocno nie wypowiadać, jak nie znamy detali, a już prawa to już w ogóle to nie. Mogły być jakieś klauzule, które, wiesz, na to pozwalały. Nie wiem. No ja wiem, no ale w ogóle co za pomysł, żeby się rozchodzić z typem i ten. No chcieli płacić w ogóle 300 tysięcy miesięcznie, rozumiesz?
300 kurwa tysięcy złotych. A drugi to złoty? Tych. A drugi to jest Johnny'ego Deppa z... No tą... tak, tylko to mówisz bardziej o tej sprawie sądowej, odszkodowawczej, którą Depp wytoczył. Tak. No ja powiem szczerze, oglądałem sobie jednostronne, były bardzo te relacje i tak nastawione na obśmianie jej, aczkolwiek no... No co ja mam powiedzieć, to jest bardziej temat już nie rozwód, a znęcanie, a spraw o znęcanie nie lubi nikt, tak? I no są brudne, nieciekawe, zmuszają wiele ludzi do słuchania po prostu tutaj na przykład o defekacji, na przykład w łóżku. Słyszałem o tym, to było szokujące. Nie wiedziałem, że ta... Wiesz co, trochę oglądałem na parę tych relacji z takich bardziej z ciekawości, jak to w ogóle wygląda ten proces. Natomiast myślę, że tam nie ma wygranych. Tak szczerze powiedziawszy. No wiesz, moim zdaniem jedna rzecz jest okropna, że w ogóle takie coś jest jawnie pokazywane w telewizji. To jest dla mnie... na swój sposób nie pojęta sprawa, co to w ogóle dlaczego? Znaczy. Dlaczego? No nie, dlatego, no jest... że dlaczego? Bo to jest ich prywatna sprawa. Nie, nie. A czemu nie? Zdecydowali się pójść do sądu, pamiętajmy, że... No i co? No, ale procesy są jawne, tak? To źle. Nie, to jest... Karne powinny być jawne. Dobrze, ja powiem, jak to wygląda. A takie cywilne między ludźmi nie powinny być jawne. Słuchaj, generalnie konstytucja gwarantuje jakiś udział czynnika ludzkiego, społecznego, przepraszam, w wymiarze sprawiedliwości. U nas to było realizowane poprzez ławników w Stanach, poprzez ławników, dobrze, w Stanach przez ławę przysięgłych. Natomiast elementem właśnie takiej jawności, transparentności wymiaru sprawiedliwości jest właśnie to, że każdy nieuzbrojony, pełnoletni człowiek może wejść sobie na salę rozpraw i zobaczyć, jak sąd wymierza sprawiedliwość. Więc to też ma znaczenie. Jeżeli decydujemy się na to, no musimy, na to, żeby pójść do sądu, no musimy brać pod uwagę, że to jednak media się zainteresują, będzie to komentowane. Można by było to zrobić, że każdy może sobie tam pójść i obejrzeć, ale nie z kamerą, nie nagrywać to i nie publikować to w sieci. Ma to wymiar także edukacyjny. Jaki edukacyjny? Widzimy, jak jest wymierzona sprawiedliwość. No ale słuchaj, umówmy się, że w tym przypadku nie chodziło o to, żeby... No i kontrolny oczywiście, tak? Patrzymy sądowi na ręce, widzimy te same dowody, no i później słyszymy werdykt tam akurat ławy przysięgłych i jest to tobie o wiele łatwiej ocenić, na ile taki proces był sprawiedliwy. Okej, okay, to są bardzo istotne argumenty, z którymi się absolutnie zgadzam. Inaczej, natomiast... masz publiczność na sali, sąd też musi wziąć pod uwagę, że jest pod cenzurą nie tylko tych osób, które tam siedzą, ale także i tych milionów, które oglądają. No ale też z drugiej strony nie powinno być żadnych kalkulacji ze strony sądu. Sprawiedliwość musi być wymierzona zawsze, to jest to zawód z misją i tyle. No dobra, ale zdajesz sobie sprawę, że głównym, nadrzędnym celem publikacji całego tego wydarzenia publicznie nie było żadne te wspomniane przez ciebie jak edukacyjny, jak kontrolny, tylko głównym powodem były igrzyska dla gawiedzi. No na pewno, no to wiesz, no świat celebrytów jest interesujący dla wielu ludzi, mnie drażni, nie chcę czytać. Wkurzam się, że otwieram Onet i widzę o tym, że z żoną się śmiejemy, że co tam nowego w rodzinie królewskiej, jakby to w ogóle kolejny no wiem, ale zobacz, jest coś tak? takiego, no ja ci powiem tak, mnie to interesuje mało, ale okazuje się, że w jakimś małym stopniu jednak jest we mnie coś takiego, że... Czasami coś mnie to interesuje, no kliknę czasami na takie gówno, przyznam się, robię tego bardzo mało, na Pudelku byłem raz w życiu, natomiast jak już mi to podsuwają na portalach, które wcześniej były poświęcone tak naprawdę polityce albo jakimś wydarzeniom społecznym, to jednak mi się zdarzy nagle, że przeczytam jakiś szajs, a właśnie, no chociażby to, że no, wiem... No, murzenia chociażby. Chociażby wiem, że ten Johnny Depp miał taką sprawę, przecież gdyby tego nie było na jakichś portalach, takich masowych, no to nie wiedziałbym tego. Ja bym rozważał, na ile przekaz medialny był w dużej mierze nakierowany na to, żeby wybierać się Johnny'ego Deppa. Nie wiem, ale to są mądrzejsi ludzie ode mnie. Ocenią to, ja mogę powiedzieć z mojego takiego prywatnego punktu widzenia, że w takich sprawach czuję niesmak po prostu.
A co uważasz na przykład a propos takiego czegoś jak to, że w ogóle znanych ludzi można nagrywać, fotografować i publikować informacje na temat ich życia? Czy nie wszystkiego wydaje... są granice oczywiście, tak? To, wiesz co, no był czas, kiedy zajmowałem się sprawami cywilnymi i pamiętam, jak wiele osób do mnie przychodziło, klientów, tak? I mam tu taką pewną sprawę, już jest zaczęta, tylko wystarczy wstąpić, jest oczywista sprawa, jestem pomówiony, prawda? Walczę o ochronę dóbr osobistych i powiem tak, ja takim sprawom bardzo często odmawiałem, też ciężko nam było się porozumieć, mam swój pogląd na to. I pamiętam takiego człowieka, który chyba z 5 takimi sprawami do mnie przyszedł, wszystkie przegrał. Wszystkie były oczywiste do wygrania. I bardzo dużo też tych klauzuli dotyczących, no ale no tak, no ogólnie sprowadza się do tego, że jesteś osobą publiczną i pewne znoszenie, że tak powiem, sytuacji musi być u ciebie. Natomiast... A nie powinno być to zniesione? Na przykład ja uważam, że nikt nie powinien móc robić zdjęć takich już specjalnie z premedytacją osobie znanej bez jakiegoś, nie wiem, zapytania się jej chociażby. Mówisz tu o jakiejś robocie paparazzi. Na przykład. No, kiedyś czytałem coś, co opowiadała Doda, jakie miała historie, no to powinno się wziąć ciężki przedmiot i rozwalić łeb tym podłym stetem. To jest, wiesz co, bardzo, myślę, że tutaj moja opinia to w ogóle nie ma jakiegokolwiek znaczenia, natomiast no, te granice są naprawdę bardzo ciężkie do określenia, a na tym żerują też właśnie paparazzi, że no, w końcu ktoś jest osobą publiczną. Czy powinien istnieć jakiś, nie wiem, katalog zasad etycznych w ogóle fotografów? Pytanie, czy nie ma? No, pewnie powinien być, tak? I taki dążący do tego, żeby jednak to minimum prywatności takim osobom. Uważam, że powinno się zapewnić maksimum prywatności, nie minimum. Nie, maksimum to nie, bo one też korzystają też. No słuchaj, no, z czego? No kurczę, no. Sami się ludzie promują, pokazując swoje życie. No ale bo się nie da inaczej. Masz na przykład rodzaj zawodów, które niektórzy nie chcą robić tego, przepraszam, że ci wejdę słowo tak, tylko wolą, żeby o nich napisali na przykład. No dobrze, ale to jak wolą, to sobie idą do gazety i ustalają, że albo odpłatnie, albo za darmo ktoś o nich będzie pisał, bądź to nawet oni zapłacą, żeby o nich napisano i wszystko byłoby okej. Natomiast ja się zastanawiam, czy ktoś ma prawo pisać o tym, komu się dziecko urodziło i że on się z żoną pokłócił, tak sobie po prostu to komentować. Ja uważam, że nie powinno mieć takie coś miejsca. I stąd różne procesy, różne orzeczenia, tak. Bo to jednak są kwestie bardzo cenne też. Gdybyś mnie spytał, czy ja bym na przykład chciał być celebrytą, nie, za Chiny Ludowe bym nie chciał. Nie, ale masz pewne zawody, gdzie tego nie unikniesz. Na przykład jak zawód, jeszcze nawet u muzyka od biedy są te takie tam zagrywki, że ktoś nosi maskę, albo nie wiem, czapkę nisko nosi, coś takiego. No są takie przypadki. Przypominają mi się sytuacje bookingu artystów na juwenalia i nie do końca było pewne, czy to na pewno ten artysta przyjeżdżał, ponieważ nikt nigdy jego twarzy nie widział. No na przykład. Jak to organizatorzy później kwitowali? No najważniejsze, że się bawią. No tak. Nikt się nie żali. Ale też było widać, że po prostu za dobrze wykonał swój repertuar. Więc raczej to on. Natomiast chodzi mi o to, że no będąc już aktorem, nie jesteś w stanie, no co, nie będziesz grał tylko filmów o superbohaterach w maskach na przykład, tak? Ja biorę tylko rolę Batmana. Dziękuję, do widzenia. W tym się tylko czuję. Tak. Mam wąską specjalizację. Nie, tak naprawdę nie. Mógłbym zagrać wam cokolwiek, ale po prostu nie chcę być osobą publiczną. W związku z tym tak, biorę tylko rolę Batmana, najlepiej Spidermana. No, bo super dobrze, chodzisz na co dzień w maskach, to nie? Tak. Albo, no i nagle się okazuje, że oni chcą wykonywać ten zawód, ale ten zawód jest obarczony tym, że jakiś gnój może sobie pisać o ich życiu prywatnym albo robić cokolwiek mu się żewnie podoba. Jak to zmienić? Jest mały żuczek, żeby tak mówić. Wiesz co, ja też nie siedzę w tematach w ogóle praw autorskich, dóbr osobistych. No dobra, przechodzimy do bandziorki. Nie będę się... Pieprzyć to, dobra, nieważne. Bandziorki. Przechodzimy do sedna sprawy. Odrzuciłeś kiedyś jakąś sprawę, bo było dla ciebie
za ciężki temat? Zbyt hardkorowy? Taki tak, ciężki? Że nie. Powiedziałeś, kurna, no nie, no stary. Nie, ma raczej miałem... kurczę, no, no. Że za lekki. Nie no, co ty zwariowałeś, zaleki, kurna, nie, dwie baby zabiłeś, nie. Tylko co ty, kurna. No miałem seryjnego zabójcę, no. Bo teraz się tam potrafią dziennikarze odzywać jeszcze. I co, opowiadaj o tym. No nie no, tam w detalach nie będę, no to tam sprawa przeszła. Się uśmiechnąłem, jakby to było coś śmiesznego, a to nie ma w tym nic śmiesznego. No raczej nie, tym bardziej, że to tam były cztery zabójstwa i jeszcze wszystkie w recydywie. Ale nie, to dawny proces, można tam sobie zgooglować pana, który media przypisały, domek eksterminator, który miał tam likwidować bezdomnych, ten stary ty, ja słyszałem o tej sprawie. No to właśnie, dobra, nie. A czy mogę coś powiedzieć o tym, co słyszałem, czy nie? No możesz, oczywiście, no. Ja słyszałem, że on kiedyś sam był ofiarą bezdomnego i że miał straszny do tego to proces był jawny, mogę powiedzieć, że nie. Nie? Nie było. Nie, ale natomiast miał też wątki, że miał dużo empatii dla bezdomnych, potrafił przyprowadzić do domu, nakarmić. I czasami zabiło, czasami nie przy tym. Co, to już artykułów na ten temat, reportaży było, skończyło się jak się skończyło, wiadomo, dożywociem. Natomiast wiesz co, ale poczekaj, wracając do twojego pytania. No. Nie mam takiego, wiesz, ludzie mnie spytają, o Jezu, bo to będzie taka sprawa tutaj, potężna wrzawa medialna. W ogóle mi ludzie opowiadają o tym, że to będzie medialna sprawa. Okej. To będzie, no to zobaczymy, tak. Bardzo dużo osób ma przeświadczenie, że to jest tak ważna dla nich sprawa, że to się bez mediów nie obejdzie. Natomiast wiesz, no jak dziennikarze podchodzą, sam pewnie też znasz dziennikarzy, no musi być coś, co ich zainteresuje, tyle, a reszta to wiesz. Natomiast powoli się porobiło tak, że no jakoś lekkich nie mam tych spraw. No, bardzo dużo przestępczości zorganizowanej, bardzo dużo narkotyków, zabójstwa, to tak, no ja też nie mam prawa tak naprawdę, jeżeli patrząc na zasadę etyki adwokackiej, odmówić. Bo dużo ludzi, miałem takie sytuacje. Ale jak nie masz, no chociażby mówisz, że nie wiem, że czasu, a jak czasu nie masz, to co, to nie masz prawa? No, to oczywiście, że nie jesteś w stanie wykonać, to jest inna kwestia, ale ktoś przychodzi i wykłada ci temat, a ty sobie myślisz, chyba pedofil, nie chcę pedofilów bronić. No nie możesz tego robić. No, jesteś adwokatem albo nie jesteś. Jak ja słyszę, że ktoś się mówi, ja się brzydzę sprawami o pedofilię, ja po prostu takich spraw nie będę brać, a jak trafię z urzędu, to po prostu dam jakiemuś aplikantowi, to sobie myślę, że się pominą z powołaniem. Tak? No, nie możemy mieć problemu z tym, że bronimy przestępców, którzy są winni. Niewinnych też, oczywiście. No. Natomiast nie miałem nigdy wrażenia, że dostaję ciężką sprawę i to jest jakiś wielki problem. Problem może być dowodowy, żeby coś tam wykrzesać z jakiejś takiej czy innej sprawy. Natomiast miałem pytanie na przykład takie, no dobra, to sobie pan na przykład poradzi sam, gdzie zazwyczaj mówiłem, no słuchajcie, jeżeli chcecie mieć więcej niż jednego adwokata, możecie mieć trzech plus tam jeszcze ilość substytutów, tak? Pytanie po co, tak? Jak dla mnie są to tematy, które ogarniam sam. Zresztą ja też mam tak zbudowaną kancelarię, że ja nie prowadzę spraw sam, mam wspólników, świetnych zresztą adwokatów, byłych moich pracowników, jesteśmy z sobą od lat, rozumiemy się, tak więc to też nie jest tak, że gdzieś tam jak klient bierze mnie, to mam przeświadczenie, że to jest tylko jedna osoba, która może nie mieć czasu, tylko jest nas po prostu więcej, jest to większa kancelaria, każdy wie, co ma robić, prawda, i to jest jakąś taką naszą siłą. Natomiast ja zawsze mówię, no to jest takie rzeczy się robiło, no spokojnie. No. I ktoś przychodzi do mnie i mówi, o Jezu, to jest potężna sprawa, bo ma 40 tomów. No co, biorę sprawę, to ma 30 tomów i to tam jakoś mnie specjalnie nie wzrusza. No. Wiesz, to też jest kwestia tego, wiesz, na jaki poziom wszedłeś w pewnym momencie. Ja wszedłem na taki, że to są duże sprawy i rezygnuję z mniejszych, no, ale to nie jest tak, że tym ludziom odmawiam, tylko siadam z nimi i mówię, że u mnie sytuacja wygląda tak i tak, ale u mnie na przykład w danej konkretnej dziale sprawy, typu ja za pod wpływem marihuany, których tych spraw jest oczywiście to ostatnio bardzo dużo, to ja mam na przykład no, takiego wspólnika, który no, po prostu... Ja też mówię uczciwie, no dobrze, wezmę taką sprawę i tak w większości będzie, że tak powiem, pod zlecenie mojemu wspólnikowi, więc może od razu usiądźmy, rozmawiajmy z nimi i
tak to nie wygląda, więc staram się też nie odmawiać, mam to wszystko tak zbudowane u siebie, że jeżeli ktoś, no bo właśnie, moja kancelaria nazywa się Kancelaria Karna, i bo można pomyśleć, że nikt inny się do nas nie zgłasza, no właśnie nie, ja już tam, nie wiem, no jeżeli policzycie aplikację, to 19 lat jestem na rynku i wiesz, i ludzie cały czas jeszcze pamiętają, że prowadziłem sprawy cywilne i dzwonią, a nawet z prośbą o obsługę, no ale mam, mówię, tak to wszystko zorganizowane, że nie chcę nigdy nikogo odsyłać, polecać kogoś innego. Mówię, dobrze, mam fajną panią mecenas, przyjdźcie. Mamy wydawnictwo tutaj, takie moja żona przecież wie, że ma wydawnictwo. Nigdy nie tykam tych spraw, wszystko robi to Kornelia, ona jest w kancelarii. I to są ludzie sprawdzeni, wszyscy moi znajomi, prawda, którzy korzystali z ich pomocy, są też bardzo zadowoleni. Tak więc. A ja mogę się skupić na tych poważniejszych sprawach. Ale nie odmawiam, nie. Jakie są cele w takim razie, na przykład jeżeli masz taką trudną sprawę też nawet moralnie, no na przykład jak wcześniej opisanego seryjnego mordercę, bądź na przykład pedofila, to co wy wtedy sobie nazwę to tak technicznie z klientem ustalacie? No dobra. No nie mogę ci tego oczywiście powiedzieć, bo to też zależy od stanu sprawy, ale jest objęte też adwokacką tajemnicą, która jest po prostu dla mnie jakąś tam świętością. Natomiast powiem tak. Kiedyś miałem jakieś zajęcie, pamiętam, na uniwerku ze studentami 4-5 roku. Tak, jakiś wykład. Tutaj dobre łódki węglowe robią, ale to jest inna bajka. Aha. Natomiast wiesz co, studenci mnie zapytali, ile spraw wygrałem. No ale pytanie zasadnicze, co to znaczy wygrać sprawę? Właśnie, o to mi chodziło. No, bo takie infantylne podejście, trochę, że tak powiem, karmione serialami telewizyjnymi, gdzie to oczywiście nie mogę oglądać, po prostu to jest wynaturzenie pracy adwokata, sędziego, prokuratora. Jakąś tam robotę robią, jeżeli chodzi, mówię o tych programach, jeżeli chodzi o taką świadomość obywatela, jak mógłby wyglądać sąd, ale no, to bardzo często odstając od rzeczywistości. Pomimo tego, że Anna Maria Wesołowska to prawdziwa sędzia, tak? No, tak przy okazji. Okay, natomiast, no to tak przy okazji mówię, natomiast no i sobie myślą, że dobra, no klient karny to uniewinniony, to wygrana sprawa, no to ile takich spraw jest? No nie, bo jak mam planować i liczyć na wygraną sprawę człowieka, który od razu się przyznał, tak? No to przecież wiemy, że on w życiu nie stanie uniewinniony. No nieraz, wiesz, no, prawda jest taka i to też trzeba być szczerym z klientem, tak? Bo no niestety, ale przypadłość, jak pewnie sobie zdajesz też sprawę w korporacji adwokackiej są i super solidne osoby, których tutaj bardzo chętnie pozdrawiam. Jeżeli ktoś się czuje solidny, to do niego właśnie jest skierowane. Natomiast jest też bardzo dużo osób robiących słabą robotę. Ja się nie chcę, rutyna gubi, też brak wiedzy, brak szkoleń. No, natomiast no, trzeba usiąść jednak z tym klientem i mu powiedzieć, jakie są zagrożenia. I trafiały mi się na przykład, jak klienci przychodzą po innych adwokatach i mówią, kurczę, dostałem tyle i tyle, w ogóle nie byłem świadom. No jak nie był pan świadom, skoro pana zarzut zaczynał się od 2 lat, a pan na początku się przyznał, no to jednak no, można było jednak zorientować się, że te 2 lata to jednak przynajmniej będą, tak? No i wiesz, i jeżeli określisz mądrze cel, tak, a do tego też trzeba mieć doświadczenia takiej wprawy, to nie są tylko przecież kodeksy i orzecznictwo, ale też znasz tych sędziów, tak? Wiesz, na co możesz oczekiwać po prowadzeniu sali przez takiego sędziego, a także jakiego wyroku. No musisz usiąść szczerze z klientem i powiedzieć tak, wedle przepisów to powinno wyglądać tak, mamy tutaj taki argument i on jest oparty w orzecznictwie w taki sposób. No to jest też oczywiście wszystko zagadnienie tego, w jaki sposób, że tak powiem, prowadzisz tą rozmowę z klientem, jaką masz z nimi współpracę, bo to zawsze jest współpraca. Nie, no, wiesz co? Grono osób, które przyjdzie, mówi, panie, my coś nie wiem, chcę, żeby to było załatwione, tak? Ale potrzebujesz tam trochę tej współpracy. No i wiesz, jeżeli sobie określasz, że dla jednego to będzie kara w zawieszeniu, tak? Dla innego, no po prostu jak najniższy wymiar kary, tak? I dochodzisz do tego momentu, że jesteś w tym, że tak powiem, ku temu celowi, no to okej. Okay. Wiesz, są takie sprawy, gdzie wiemy, no dobra, myślę to już o konkretnym chłopaku,
który ostatnio wyskoczył chłopaku, no, młody mężczyźnie, no. Bardzo, że tak powiem, fajnym przestępcy, tak, miły, sympatyczny, aczkolwiek tam pewnie swoje robił, uważam, że niewinny. No, ale on mi od razu powiedział, mecenasie, no, przecież ja wiem, że nie wyjdę z aresztu. Mecenasie, no, czy ja kiedyś, kurwa, mówiłem, że ja na to w ogóle liczę. Ja idę na dwie cyfry za kierowanie grupą, czyli na ten wyrok tam 10 powyżej, tak. No i to też jest, że od razu świadomość tego, że pewnie niewiele tu wskuramy, ale zobaczymy, wyciśnijmy coś z tego. No to tak, no jeżeli dobrze przewidzisz, no to możesz tam oscylować wokół 80%, powiedzmy, tych spraw wygranych, czyli taki, gdzie ustaliłeś sobie pewien realny cel, co nie oznacza, że to jest uniknięcie pójścia do więzienia nieraz, tak? Nie, właśnie interesują mnie realne cele i na przykład takie dwa case'y na podstawie tego, co opowiadałeś, przychodzą mi do głowy. Na przykład takie coś. Powiedzmy, jest seryjny zabójca, nie przyznał się, ale dużo poszlak wskazuje na niego i ten. I teraz, jaki ty byś wyznaczył sobie cel, że jest szansa, że on w ogóle nie pójdzie do więzienia? Czy nie, że... jest to, no, nie chcę tam już za bardzo wchodzić w te zagadnienia. To była też taka sprawa, gdzie raczej kontakt z klientem był bardzo utrudniony. Więc, no, ale to, a no proszę, właśnie, to mając było... bardzo poważne, dziennikarze mnie o to pytali, tak, jak no. Ja sobie z tym radzę, zresztą on wyglądał bardzo demonicznie i bardzo się też obawiano w trakcie moich wizyt, tak, chcieli je nadzorować i co absolutnie nie wyraziłem zgody, podpisałem oświadczenie, że jestem świadomy ryzyka i że nie życzę sobie w ogóle żadnych otwartych drzwi celi, no, pokoju przesłuchań w zakładzie karnym, że proszę, żeby były zamknięte. Ważniejsze tutaj od mojego bezpieczeństwa było zdecydowanie zachowanie tajemnicy adwokackiej. Natomiast, no powiem tak, no wszyscy się go bali, a po prostu mi się tam nie zdarzyło go za uchem wytargać. No to wiesz, pytanie, jakie masz zbudowane relacje z klientem. No tak. Natomiast, no wiesz, no, no człowiek się przyznał, później odwołał, prawda, i no nieraz są takie sytuacje, że no nie ma co zbierać po prostu. No, ale to też trzeba być z klientem szczerym i powiedzieć, no jest źle, no jest bardzo źle. Możemy też niewiele zrobić, ale spróbujmy z tym, spróbujmy z tamtym. Wiesz, też nie chcę mówić o pewnych kwestiach, bo mam jakieś takie swoje już wypracowane poglądy na procedury. Gdzieś tam może się kiedyś nawet i zaczytywałem w tych szkołach tam, że tak powiem, obrony. No, ale to jest, wiesz, gdzieś jakieś takie moje know-how, które bardzo chętnie sprzedaję moim wspólnikom, tak, i to tworzy gdzieś tam z nas jakiś, mam nadzieję, w miarę ogarniętych gości w tych tematach. No ale no, no wiesz, jeżeli człowiek się przyznaje, a później odwołuje, no to powiedzmy sobie szczerze, mamy sytuację ciężką. No, to nie rozumieć. Dobra, a na przykład taki case też mnie interesuje. Jakbyś podszedł do takiej sprawy. Kiedyś było coś takiego, jak złapano tego, czy jak on się nazywał, Słowiki, był taki chór. I złapano jego, tego głównego Słowika, który molestował dzieci. I złapano go w taki sposób, że ktoś przyuważył mężczyznę, który dziwnie się przypatrywał dzieciakom na placu zabaw. I w końcu policja go złapała, wzięła go na przesłuchanie i ten facet się przyznał, powiedział: tak, mam skłonności pedofilskie, mam je, ponieważ byłem Słowikiem i spierdolił mi mój seksualizm prowadzący ten chór. I teraz tak, na przykład taki gościu, i dajmy na to, nie wiem akurat, co tam mogło być, no nie wiem, może on posiada pornografię pedofilską, może na przykład, albo na przykład załóżmy, że nie posiada, ale łaził na te place zabaw, gapił się na te dzieci, wyobrażał sobie, ale na przykład nie doszło do żadnego tego, że no nie wiem, no, że kogoś molestował czy coś. On co w ogóle z takim gościem? Miałby jakieś sprawy? Miałby... No tak. Znaczy, wiesz, no, pamiętajmy, że to nie jest tak, że ktoś zeznał sobie i nie ma dalej dowodów. No, to zeznanie pokrzywdzonego nieraz jest jedynym dowodem i
może być wystarczające. U nas, no widzisz, no tak na pewno znasz tematy 60-tki, tak? No to jest kwestia zeznawania na jednym świadku, tak? No to jest świadek koronny, tak? No, tak. Mały świadek koronny, tak, koronny. Nieduży. Taki nie za wielki, taki lekki świadek koronny. 160 w kapeluszu, co najwyżej. No. Nie, no wiesz, prawda jest taka, że no to są bardzo kontrowersyjne kwestie, ale no trzeba podchodzić, wiesz, z taką bardzo dużą dozą ostrożności, tak? No, jeżeli jest jeden świadek, ale nikt nie mówi, że nie wystarczy, tak? No, a tam o tych 60, to sobie to wiesz, książki możemy pisać tak naprawdę, czy to się odbywa źle, czy też dobrze, czy nie ma co rozważać, no źle, tak? Tu jest w ogóle, przepraszam, że w ogóle zmienię temat, bardzo ciekawy człowiek, kiedyś mógłbym Cię zachęcić, żebyś z nim porozmawiał. Mhm. Daniel, taki fryzjer, który słynie w całej Polsce z akcji charytatywnych, walił Guinnessa, w ogóle jest przesympatyczny. Co znaczy walił Guinnessa? No strzyk, tam nie wiem, czy dzieciaki, czy ten na czas w ogóle, tam nie wiem. Czy aha, piwo na czas. Nie, nie pił, tylko strzył, strzygł. Fajny na robi, czas? On sobie robi świetne akcje, pozdrawiam w ogóle Daniela, bo to jest po prostu świetny gość, mhm. przesympatyczny też. Polecam w ogóle, bo to jest jaskinia mężczyzn, tam później do niego się ostrzec, że razem z barem. No i ten, ale... Że ja się strzygę sam w domu maszynką. A, no to może być problem. Ale jak wyhoduję sobie znowu dziwną fryzurę, to może właśnie... Zajrzyj do gościa, bo jest przesympatyczny, ale robi fajne akcje, wiesz, lubi jeździć motorkiem, brał klub motocyklowy, jechali do domu dziecka, krzesło wystawiali, koledzy palą gumę dookoła krzesła, on dziecko jedzie tam z nożyczkami, dzieciaki nie mogły po prostu, wiesz, spać po nocach, w ogóle tak fajnie było. Fajny gość, a przy tym, wiesz, gdzieś tam w klatkach walczył, wiesz, brał udział w ten wyciskaniu, w jakichś zawodach, no to taki, kurde, wymyka się raczej. Rozumiem, ze stereotypów. Tak, tak, nie miał mistrza Polski już później, wiesz, chyba Europy, teraz Guinnessa zrobił, świetny facet. Nie? No ale wracając do tematów i bandziorków, to co cię tam teraz? Nie, bo czekaj, coś zacząłeś mówić o tym, o tym Danielu i w sumie... Tak, tam przeszliśmy jakoś, chyba, nie wiem, z jakiegoś... pedofila na niego, czy co do takiego? Co do aha, no, że jedna osoba, tak, zeznaje i ja mam tutaj akurat dużo, że tak powiem, obiekcji, ale to też pytanie, w jakich okolicznościach to się dzieje, czy to jest, nie wiem, sytuacja, w której, nie wiem, obciąża Ciebie i Ty nigdy nie mogłeś mu zadać pytania, a miałbyś na przykład takie pytania, że wykazałbyś swoją, że tak powiem, niewinność, albo byś przynajmniej w dużej stopniu podważył wiarygodność takiego świadka. No nie wiem, są orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, z którymi tam walczysz od jakiegoś czasu. Sądy powinny brać je pod uwagę, ale no nie biorą, no zobaczymy. No może to jest jakaś taka kwestia zmiany mentalności, myślenia tych sędziów. No gdzieś takie widzę, że są te zaciągi tych nowych sędziów, przychodzą nowi sędzi, są sędziowie, są asesorzy. I tak bym między sobą adwokaci mówił. To już może jest ta ekipa, która przyjdzie już z nowym nastawieniem, także nie patrzymy na statystykę, tylko wewnętrznie muszę się czuć dobrze z tym, że wydałem decyzję dobrą czy też złą i tam mam to tak naprawdę w głębokim poważaniu, czy mi to sąd odwoławczy zmieni, czy też nie, no bo to, tak teraz u nas to wygląda, także okay. Sędziowie w dużej mierze patrzą na statystykę i bardziej kalkulują, czy taki wyrok im się w drugiej instancji utrzyma, czy też nie. A, jeżeli się stąd utrzyma, pewna niesprawiedliwość, okay. Tak, bo a dobra, tam... Oczywiście nie mówię tutaj, którzy sędziowie, także uważam, że jest kupę rasowych też sędziów w naszym tutaj okręgu tym szczecińskim, ale są też i tacy, że no, kalkulują, no, jak to każdy człowiek będzie kalkulował. Już nie mówię Polak, ale każdy człowiek. To okej, okay, tu może delikatnie skażę, może on się nie odwoła, a tak naprawdę dużej krzywdy może mu nie zrobię, no i uchyłki pewnie nie będzie, bo jest skazanie. No to takie kalkulacje nie powinny się w ogóle odbyć. No dobra, ale generalnie, bo ja chciałem zamknąć jeden temat, a mam takie poczucie, że jeszcze do końca odpowiedzi nie uzyskałem, ale a może uzyskałem i źle to wysłuchałem. Chodziło mi o to, że jeżeli mamy seryjnego mordercę, to na co możemy w ogóle założyć, że co by było dobrym osiągnięciem sprawy? No, że ja ci mogę powiedzieć... Dostałby co? Ćwiartka nie dożywocie? Czy... No tak, tak. Znaczy, to by było... Wbrew pozorom można powiedzieć, że jakieś tam sukcesy osiągnąłem pomimo tego dożywocia. Do mhm. Takie trochę może...
no co, no te sukcesy, które można by i obśmiać, tak, ale no jednak. Na pewno został uniewinniony od posiadania kostki trotylu, którą faktycznie posiadał. No w głowę zachodzili policjanci później, którzy słuchali i przysłuchiwali się temu procesowi, jak to było możliwe. Anegdota też świetna, bo gość cały czas twierdził, że po prostu przekonany, że ma kostkę haszyszu. Więc rozumiesz, jakie były komentarze na korytarzach sądowych. No dobrze, nie przyjarał, dobrze. Ale uczciwie sąd też postąpił i mówił, no nie, no nie możemy mu zarzucić, skoro nie miał świadomości. Jest to usprawiedliwione, innej wersji nie mamy. No to detal jakiś tam był. No gdzieś tam zeszliśmy z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Została mu zarzucona także, zostało mu zarzucone zabójstwo z takiej kwalifikacji zasługującej na motywacja zasługująca na szczególne potępienie. A tu chodziło, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, może mało dla ciebie, ale dla mnie jako prawnika, gdzie sąd po prostu stwierdził, że skoro nie znamy motywu, to znaczy, że musiał to robić dla przyjemności. A jeżeli robił to dla przyjemności, no to jest to godne potępienia. Zatem się zgodził, tak? No, ten prosty by był mój zarzut i on chwycił akurat, że nie możemy mówić o tym, że nie znamy motywu i go wkładać w usta, że tak powiem, oskarżonego, domyślać się go. Nie ma motywu, to nie ma motywu, tak? I sąd tam akurat to sprostował. Finalnie skończyło się na tej dożywotce, ale on dostał w pierwszej instancji dożywotkę z możliwością starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po okresie 35 lat. Mówiło się, to taki najsurowszy wyrok po zniesieniu kary śmierci. Ale właśnie w wyniku tam pewnych tam sprostowań druga instancja przyjęła, że no, skoro jednak był ten błąd, tak, no jakoś tam trzeba to obniżyć, więc z tego co pamiętam, zmniejszyli mu, że to orzeczenie, że może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach. No ale jak wiemy, to też nie są proste tematy dla takich osób. No dobra, a... to stara historia. No dobrze, a teraz na przykład co ty masz za sprawy ciekawe, jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną? Jest coś, o czym byś chciał opowiedzieć? Co, powiem ci tak, fajnie by ty usiąść i troszkę się pochwalić, powiedzieć, jakim to jestem ogarniętym adwokatem, tylko ja mam takie podejście w ogóle do wykonywania przeze mnie zawodu, że gdzieś w ogóle powinienem być na drugim planie. Trochę mnie razi takie, jak my to mówimy, flaterowanie się w mediach. Pamiętam, jak ty mi powiedziałeś, no widzisz, kurczę, no moglibyśmy porozmawiać, wiesz, to się też przekłada na jakichś klientów. No co ci odpowiedziałem, no, może ja nie chcę tych klientów. Natomiast wiesz, no mamy też procesy medialne, gdzie wiesz, aż czuję, prawda, że to moje nazwisko mogłoby tam wybrzmieć z jakąś fajną wypowiedzią. A ja już nawet jak udzielam tej wypowiedzi, proszę, żeby jednak nie eksponować mnie, mojego nazwiska. Uważam, że gdzieś tam może temat jest istotniejszy niż sama osoba adwokata. No ale no nie kryjmy, że grupa adwokatów po prostu wydzwania po dziennikarzach i wręcz potrafię mieć pretensje, dlaczego mnie nie piszesz, bo ja jestem super karnistą i powinieneś o mnie tutaj pisać, że ja coś takiego osiągnąłem. I ten dziennikarz, który mi to powiedział i widzisz, i o tobie 100 razy chętnie bym napisał, bo nigdy mnie o to nie poprosiłeś, a jeszcze prosiłeś mnie, żebym właśnie o tobie nie pisał. No natomiast, no kurczę, no... Wiesz co, takie, jak jesteś na studiach prawniczych, to ci się wydaje, że te sprawy karne to jest tak niesamowita materia. Masz dostęp do takiej wiedzy, gdzie nie ma taki zwykły człowiek zjadacz chleba, czyli jak to się dzieje, ten świat przestępczy, ty od bebechów, tak, od tej kuchni, jak to oni tam... Wiesz, my też nie mamy świadomości, ile już porachunków gangsterskich odbywało się gdzieś na podwórkach naszych miast, jak potrafili strzelać do siebie ludzie z broni maszynowej, podkładać bomby. Wiesz, no to jest już może te czasy troszeczkę wygasły, no ale ja sam bywałem zaskoczony, czytając akta, o kurczę, to była taka akcja?
czy człowiek nie wiedział. I może to się naprawdę wydawać dla kogoś, kto wstępuje na samym początku do tego zawodu, że to jest takie, wiesz, pasjonujące. Ja bardziej podchodzę do tego do takiej konkretnej materii, ale no faktem, że większość moich spraw oscyluje wokół, że tak powiem, obrony w sprawach o grupy zorganizowane i to są już poważniejsze przestępstwa. To też spowodowało, że muszę gdzieś tam jeździć po kraju, ale powiem tak, no mam ileś tam spraw, o których teraz się, powiedzmy, też są obserwowane przez media, ale dbam o to, żeby też tam, żebym się nie pojawił. Sam sobie czytam te artykuły, bo jestem ciekaw, jak opinia publiczna się do tego odnosi. I na pewno na jakość tych spraw ciężko by było narzekać. Nawet powiem szczerze, że starzy tacy moi klienci, tacy, jak to się mówi, chłopaki z miasta, dzwonią i najpierw pytanie, słuchaj, wiesz co, bo tutaj mamy tego kolegę do tej sprawy, tylko najpierw tak podpytamy, tam już czasem kogoś się nie bronisz? No widzisz, no to już dwie osoby, to nie mogę. Mam orientację generalnie w większości tych spraw, które tutaj się dzieją, grupy zorganizowane. Myślę, że w dużej części też jestem tych spraw. Na pewno jakieś takie tam większe i może one są ciekawe. Ale powiem tak, to jest bardzo złudne, że to jest takie super ciekawe, bo to jednak trzeba mieć takie cechy charakteru, żeby się w tym wszystkim ogarnąć, powiem ci, i być przy tym jeszcze takim naprawdę rasowym karnistą, czyli takim człowiekiem, któremu się nadal chce, pomimo tego, co widzisz, co się dzieje w sądach, i masz jakiś pomysł na postępowanie, doświadczenie i za tym idący właśnie pomysł na postępowanie, że możesz przyjść do klienta i mu powiedzieć, słuchaj, zróbmy tak i tak i tak, prawda, i uzgodnijmy to, no to jednak wiesz, no takich karnistów też nie ma dużo. Natomiast wiele obserwuję prawników takich, którzy bardzo fajnie się z tym czują, że są karnistami, ale niestety ogarnięcie tematu jest... Czy często, wiesz, jaka jest też wada karnistów? Takie przekozaczenie. Słyszałem, a to będzie tak, a to będzie tak, a śmak. Jak ja, wiesz, wstępuję na przykład do sprawy i już jest jeden adwokat i klient mówi, a, bo to mi powiedział, że będzie dobrze. Kurczę, no nie wiem, weźmy sobie te twoje zarzuty. Tutaj rok, tu dwa lata, tu rok po minimum, tak? Masz sprawę jeszcze o broń, prawda? Jeszcze duże posiadanie, byłeś 3 razy karany, więc pewnie minimum nie będzie, ale po samym minimum 3-4 lata to jest dobrze? O kurde, no nie. Rozmawiajmy ze sobą szczerze. A powiedz mi tak, kiedy się zaczyna grupa zorganizowana? No, to ma dużo prokuratorów z tym problemy, tak? No, to właśnie bardzo mnie to ciekawi. Wiesz co, grupa zorganizowana, jak to powiedział pewien sędzia, uniewinniając, bo one często dosyć padają też przed sądami te grupy, sędzia, który ja z kolegą tutaj obok siedzącym, ode mnie ze składu, no sądziliśmy grupę oczki, no to była grupa zorganizowana, no większość, co nam tu przedstawiacie, kierowane do prokuratora, no większość, co nam tu przedstawiacie, to już grupy nie są. Z punktu widzenia prokuratury, jeżeli 3 osoby współpracują w miarę stale w jednym tym temacie, no to, że tak powiem, to dla nich to już jest grupa zorganizowana. A nie jest tak czasami, że to może być totalnie przerysowane, no na przykład... Nie, no to powiem tak, przepraszam Wini, ale no... Gdzie się nie pojawi jakiś narkotyk, jakaś prokuratura powyżej rejonowej, czyli okręgowa, regionalna, krajowa, no to najchętniej też by wszędzie grupy widzieli. No ale właśnie chodzi mi o taką sytuację, na przykład wiesz, o sprawy błahe, no nie? Ja tak sobie wyobrażam, no jest powiedzmy, przepraszam, nie wiem, 3 młodych kolesi są na studiach, czy kończą liceum, wzięli gdzieś tam sobie, nie wiem, kupili, a nawet sobie wyhodowali marihuanę i nagle jest ich 3 i oni sobie, wiesz co, tu jeden sprzedał temu, a drugi śmemu. Czekaj, przepraszam, stajesz na chwilkę? Tak. Ja muszę tylko coś... A raz wymienili się klientami na przykład i co, i nagle im grupę ktoś walnie? No i to jest bardziej... Poczekaj, tylko coś zobaczę. Dobra. Proszę Państwa, adwokat teraz sprawdza ważne sprawy. Właśnie się okazało, że przejeżdżamy koło materiału dowodowego, który on musi poświadczyć, osobiście go zbadać. Poświadczyć, zbadać,
słowa mi nie znane. Zbadać. Już zbadał materiał dowodowy. Dobra. No i co? I teraz mamy tych małolatów. I nagle co? Oni sobie sprzedali trochę trawki, byli w trójkę kolesiami, na przykład razem ją wyhodowali. Wyhodowali sobie całe trzy krzaczki na przykład i opierdolili ją wśród kolegów. I co? Grupa? Kurwa, oni mafią. Może być, może by to grupa. Słuchaj, no generalnie orzecznictwo mówi o tym, że grupa to jest jakaś oczywiście hierarchiczna, zorganizowana konstrukcja, która została utworzona do popełnienia przestępstw, które działają. Już tak absolutnie w skrócie, tak? Działają określone mechanizmy, które polegają na jakimś kierownictwie, tak? Podziału na role, wydawaniu poleceń, egzekwowaniu poleceń, dzielenia się zyskami takiej grupy i co tam jeszcze można powiedzieć? No i egzekwowania, że tak powiem, karności w tej grupie. Czyli trochę te składowe, że tak powiem, to już się tak te przesłanki zaczynają się powoli zmieniać, ale na pewno to, co my obserwujemy, to ci każdy karnista powie, że rozumienie tego, czym jest zorganizowana grupa przestępcza po stronie prokuratorów i to nawet na etapie prokuratury krajowej, no nie jest prawidłowe, tak? Więc tam dostać zarzut grupy to są 3 sekundy tak naprawdę. Taka jest prawda. No właśnie, czyli nie fajnie w wielu przypadkach. Ogólnie mi zarzuty nie fajnie. No nie, ale chodzi mi o to, że... Ale paradoksalnie zarzut grupy nie jest zazwyczaj zarzutem, który robi największy problem. Robi problem na pewno przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, ale on sam w sobie nie jest zagrożony w bardzo wielu przypadkach wyżej niż samo to przestępstwo, te przestępstwa, które były popełnione w grupie. Czyli na przykład, jeżeli to jest grupa, która zajmuje się przemytami, jakich ostatnio mam bardzo dużo, często właśnie takie międzynarodowe grupy, no to mój drogi, no co, za grupę mogą dostać powiedzmy 6 miesięcy, ale za przemyt to już zaczynają od trójki, no od 3 lat. Dobra, a jak jesteś... Ale przepraszam, bo dotknąłeś bardzo ważnej kwestii i myślę, że dużo osób słucha Ciebie takich, których to może zainteresować, że jeżeli sobie posadzisz kilka krzewów i z tego wyjdzie, powiedzmy, 10 gram, nie wiem, z jednego krzewu, no zależy jak krzew, nie, tak? Nie znam się. No ale powiedzmy, z kilku krzewów tam krzew parę dziesiąt gram wyjdzie, no i... sama ta hodowla nie jest jeszcze aż tak dużym problemem, jest oczywiście przestępstwem, ale jeżeli teraz te środki, które wyhodujesz, zetniesz, wysuszysz, tak, oddzielisz łodygi od liści kwiatostanów, tak. Dobra, przygotowanie narkotyków w cudzysłowie jest problemem. W cudzysłowie to się nazywa dokładnie wytworzenie, tak? Wytworzenie. Ale to są czynności akurat przy marihuanie, wytworzenie przy amfetaminie jest bardziej takie oczywiste. Ale czyli to suszenie, porcjowanie, rozdzielanie ten od 3 lat, mój drugi. Od 3 do 15. Są fakty, nie że prowadziłeś uprawę, tylko że z niej wytworzyło się środek narkotyczny, no dobra, środek odurzający, jeżeli... jakim jest marihuana, którą w chwili obecnej przepisują na recepty. I tu zbliżamy się do tego, na ile sensowna jest ta cała polityka państwa zmierzająca do po prostu ścigania tych drobnych ludków, którzy są po prostu uzależnieni, mają problem, bo ja nie widzę tutaj... No wiadomo, że jest bezsensowne, to jest chyba oczywiste, ale... Więcej pomocy powinno być dla takich ludzi, a nie... Ale generalnie, a na przykład, no właśnie, a wiesz, pomocy, no są jedni uzależnieni, oczywiście wiadomo, że to jest problem... No nie kryjmy, że dealerka w dużej mierze się bierze z uzależnienia, tak? No, ile to ja już miałem dealerów, którzy po prostu sprzedawali, nie mieli żadnego majątku, a korzyścią dla nich było to, że po prostu mogli sobie wiesz, no sami przyćpać i nigdy żadnego majątku nie mieli. I to była pra przyczyna. Mi się wydaje, że w ogóle większość dealerów ma taką sytuację. Ale... No nie powiem, żeby my pośród klientów, którzy obracali narkotykami, jakoś tam były, czy nas specjalne oszczędności, ale to też trzeba mieć grube ogarnięcie, żeby wiedzieć, jak w dzisiejszych czasach poczynić oszczędności, żeby one nie były widoczne, tak? Nie mogę mówić oczywiście, bo moja rola nie polega na, że tak powiem, opowiadaniu, jak popełnić przestępstwo, tylko wyciągać z tego. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem Ci powiedzieć i to tak
chyba trochę apel też i taka informacja dla was wszystkich oglądających tutaj tą rozmowę, że musicie wszyscy mieć świadomość tego, że jeżeli was złapią na posiadaniu 20, 30, 50 grama, już nie mówię więcej, no to musicie liczyć się z tym, że będzie areszt i on może nie trwać 3 miesiące, tylko 6-9 miesięcy. Mówię tylko o ujawnionym takim posiadaniu. Zakupię 20 gram. Widziałem 20, żeby uznawane za znaczne ilości, tak? Ale dla mnie widziałem po prostu tak potworną ilość zaskoczeń tym faktem i dobrze wiedzieć, tak? Że jeżeli jesteś młodym człowiekiem i myślisz, że sobie popalasz trawkę i sobie, wiesz, będziesz grał, nie wiem, powiedzmy 100 gram tygodniowo i sobie będziesz puszczał wśród kolegów, żeby mieć, kurde, po prostu na to, żeby pójść sobie w sobotę, na niedzielę na imprezę, prawda, i wiesz, żeby mieć kieszonkowe, no to jesteś takim przestępcą, który trafi do aresztu. I ja nie mówię, że później na stówę pójdziesz siedzieć, ale też są duże szanse. No dobra, a... Jesteśmy trochę świadomi tego. Młodzi nie są świadomi. Czyli co? Czyli jak ktoś jest wjebany w jaranie, nie kupujcie se na Zaśkę. No Boże drogi, no co mam powiedzieć? No wedle orzecznictwa skonsumowane posiadanie, czyli no wiadomo, że jeżeli inaczej, dekalog, że tak powiem, osób, które mają styczności z narkotykami, tak? Sprzedawać nie wolno, udzielać nie wolno, tak? Kupować wolno, palić wolno, czy tam zażywać, tak? No ale jak szybko zauważysz, z zażyciem, tak? I z kupowaniem, które jest legalne, wiąże się nie wiąże się posiadanie. No to póki nie będzie ujawnione, orzecznictwo Sądu Najwyższego mówi wprost, że nie można takiego zarzucić, aczkolwiek mam na biegu teraz dwie sprawy, gdzie prokurator uważa inaczej. Miło, grzecznie, kulturalnie pokazuje orzecznictwo, żebyśmy może się porozumieli na koniec jednak, że ten zarzut może nie do końca jest właściwy. A co z takim czymś, jak na przykład ktoś sobie wyhodował jedną roślinkę na własny użytek? Nie sprzedaje jej. Nie będzie miał problemu, nie będzie miał problemu. Naprawdę? To w ogóle taką rzecz. No ale wziął i zebrał, wysuszył, no bo... Tak, ale pytanie, jaka ilość z tego będzie, tak? Ja nie wiem, no ile wychodzi ze roślinki, nie wiem. Nie hodowałem. Poza tym, jeżeli to zrobił wyłącznie własny użytek, a nie... No. To raczej nie spotka go więzienie, tak? Nie przesadzajmy. A areszt? Tematy takie ten... Zależy, zeszła policja za chatę, bo było głośno. Samo to nie. Znaleźli u niego jedną roślinkę. Kurwa, jedna roślinka. Powiem tak, no... Nie wiesz nigdy. No, są też takie czasy... No, chciałbyś znać ten kodeks i mieć na tyle tej wprawy, że spotykasz się z tym klientem w momencie zatrzymania go i mówisz, dobra, na pewno aresztu nie będzie. No nieraz w tych tak kuriozalnych sytuacjach występują o areszt, a w tak oczywistych kwestiach, gdzie areszt powinien pójść, potrafi ostatnio go nawet nie być, to jest to bardzo ciężko ocenić. Krótko mówiąc, lepiej nie dać się złapać. Ale też i taka osoba, nie będę mówił, kto może nawet znasz, miała przypadek taki, że policjanci ujawnili, prawda, i no i to no, musieli tam, że tak powiem, zrobić notatkę, wszcząć tę sprawę, na koniec tylko powiedzieli, nosisz przy sobie. No to nie noś to. No okay. To też potrafią być ludźmi. A na przykład jak ktoś sobie przywiezie trochę grasiku z Amsterdamu. To jest świetny przemycik. To jest przemyt. Oczywiście. Nie, wewnątrzwspólnotowa dostawa, dokładnie tak to się nazywa. Ale nie wewnątrzwspólnotowa, sam sobie przywiózł. Kupił se tam, kurwa, no, ale przemyć. 15 gram sobie kupił. Przemyć. No tego się nie robi. Niektórzy się tak właśnie zapętlili, że myśleli, że oni powiedzą, że... No właśnie. Nie chcę nikogo wsypać, tego mojego dealera, bo to jest w ogóle mój kolega, to powiem, że kupiłem to w Czechach. A później za wielkie zaskoczenie. Zajebałem sobie przemyt. Tak, miałem takiego gościa, który właśnie powiedział, że dwa razy przywiózł po 100 gram, no to mu zrobili przemyt znacznych ilości, który jest zbrodnią, czyli przestępstwem zagrożonym od 3 do 15. Do 15 taka dostał, obok nie, z mordercami. Nie, jedyny dowód to mojego przyznanie. No. I powiem szczerze, że sam do końca nie wierzyłem, ale przekonaliśmy sąd.
on złożył takie wyjaśnienia, z których wynikało, gdzie on opisał, że to było po prostu niemożliwe, no gdzie on, pracując gdzieś na skupie złomu, dostając jakieś na zlecenie 1500 zł, w ogóle by miał bilet do Amsterdamu, nie? No i powiem ci, że przekonaliśmy sąd. Sąd tak? Po prostu, sąd stwierdził, że no faktycznie byłoby to kuriozalne w ogóle, że ktoś dwa razy pojechał tylko po to, nie mając wojny. No, nieważne, rzadko się to może zdarza, ale udało się, tak? Czy zdarza ci się coś takiego, że na przykład instruujesz swojego klienta o jakichś jego ewentualnych zachowaniach w areszcie albo w więzieniu, a propos no, zwykłego, że tak powiem, poradzenia sobie w tym trudnym miejscu. Chodzi mi o taki przypadek, że ktoś mi kiedyś powiedział, akurat to jest trochę inny... Grypsować, nie grypsować? To też, a drugie na przykład to ktoś mi kiedyś powiedział, że facet poszedł, gdzie był pomówiony o ten, o czekaj, gwałt w związku i gdzie na przykład jest taki przypadek, że wiedzą, że kobiety takie numery odpierdalają, że potrafią takie coś przy rozwodzie wymyślić i że tam gdzieś jak komuś... to mówią lekarze, ginekolodzy teraz, prokuratorzy też, teraz moda jest na oskarżanie małżonków o pedofilię. Na przykład, no. Już nie znam, teraz pedofilię. Słuchaj, słyszałem sam o takim przypadku, że właśnie tak zrobiła, była partnerka... Trzy sprawy mam teraz na biegu, takie w toku. No. I co? No jedną doprowadziłem do 100% uniewinnienia. Co ciekawe, sprawa trwa 8 lat, rozumiesz, człowiek nie miał kontaktu z córką. Ja pierdolę, no. No i powiem ci, że sprawa została spitolona od samego początku. Tam chyba z 5 czy 6 już obrońcą, ale już zostaliśmy do końca. No. Chwyciłem na sprawie, nie wierzyłem. Dwukrotnie mu sąd uchylił. Raz dostał 3,5 roku, później drugi raz taki sam wymiar. Zawsze go sąd bronił. Przeczytałem te akta, dojrzałem takie po prostu rzeczy, których no, nikt nie widział, żaden sąd, prokurator, adwokat wcześniej. No, potężne, kurde, zaniedbania i to też po stronie sądu. Ale prawda była taka, że po prostu ten człowiek nigdy nie był winny. Była po prostu błędna opinia biegłych psychologów. Udało mi się doprowadzić do opinii specjalistycznej z Instytutu Zena w Krakowie. Oczywiście zamówiony przez sąd, gdzie tam po prostu, jak to się obrazowo mówi, panią biegłą na ścianie rozmazaną po prostu z jej wiedzą, stwierdzając, że wszystko to, co ona uważała za objawy, symptomy tego, że dziecko było molestowane, to są po prostu zwykłe kwestie rozwojowe. I no a ten gość już siedział, był w areszcie, w więzieniu? Nie, to on akurat nie był, ale przeszedł dwie próby samobójcze i nie widział dziecka 8 lat i jest po prostu smutnym, zmęczonym gościem i zahukanym po prostu. Wyprowadził się do Warszawy, bo po prostu stwierdził, że no nie ma życia, wszyscy go palcem pokazują. Z mojej miejscowości był. No i teraz o to, co pytałem. A w uzasadnieniu napisali o nim w samych superlatywach, że to była jedyna osoba w tej całej sprawie, która miała dobrą wolę, zajmowała się i miała kompetencje wychowawcze. Rozumiesz, jaką tragedię można człowiekowi zrobić? No, i to nawet nie matka, a bym powiedział bardziej teściowa. Teściowa no takie coś zajmowała. Biegli prokuratorzy, którzy też... Ktoś nigdy nie unika, no przeniósł. Mówi, wszystkie, że tak powiem, pretensje dziecka wynikają z tego, że po prostu trzeba podawać dziecku czopki. Po prostu, no i byłem osobą, która podawała czopki. Przeniósł te czopki, wszystko zostało, naczyniki pierwsze rozłożone. Mam dwie też w toku takie, które już wiem, że się zakończą. Znaczy wiem, nie wiem, spodziewam się tego, co robię rzadko naprawdę, że naprawdę w dużej mierze przyjmuję, że zostaną uniewinnieni, wiesz. Ale widzę, że ma fajnych sędziów i widzę, co robią, prawda, i widzę, że czują temat, tak, widzę jakość tych dowodów. Jest inaczej, jak jest postępowanie prokuratorskie, gromadzi dowody prokurator, później to trafia przed sąd, po prostu teraz jak my dopytujemy tych świadków, to się po prostu ludzie zastanawiają, jak oni byli w przesłuchaniu postępowania przygotowawczym. To jest jakaś bzdura kompletna. Dobra, ale wyjdźmy od tego pytania, które ci zadałem. Czy zdarza ci się przygotowywać kogoś do pobytu w tym w zakładzie karnym? Oczywiście, że tak. Czy zacznijmy od tego, że muszę go przygotować do odbycia aresztu, tak? No. Dosyć dużo aresztówek. No. Oczywiście nie zawsze, bo duża doza moich
klientów to są albo jacyś... No ja wiem, znają się na tym jak... Tak, tak, zawodowo. Do domu idą. Byli tam... Może nie do końca postrzegają tak, ale no, nie są też i z tych faktów szczęśliwi, ale na pewno wiedzą, czym ten chleb jeść. Natomiast też jest część ludzi, to też dość duża, która po prostu nie ma pojęcia, jak się tam zachować, przeżywa to psychicznie. Powiem ci ten, nie oglądałem tych twoich programów, bo mają taką zasadniczą może zaletę dla ciebie, dla mnie wada, że są dosyć długie, ale powiedziałeś mi, że nagrałeś ten odcinek z adwokatem. Tam pomijając już kwestię trochę jakości, bo tam mieliście problem, bo to był jednak przez ETA. Tak. To przyznam szczerze, nie odsłuchałem całości, ale też nie do końca się zgadzam tutaj z panem mecenasem, który, jak rozumiem, też był karnistą chyba, tak? Tak. No to z tym kolegą się tak nie do końca zgadzam, bo widzisz, że różni są ludzie. On mówi, o tym w fragmencie chciałem powiedzieć, kiedy on powiedział, że nie może tego zrozumieć, że ktoś jest jakimś, no, czy tam gangusem, czy kibolem, prawda, wie co robi, a trafia do aresztu i wiesz, zaczyna płakać. No, no. I to on tego nie szanuje. No my nie jesteśmy, wiesz, od oceniania naszych klientów też z drugiej strony i mówienia, czy ktoś powinien płakać, czy też nie. I to jest po prostu fakt, z którym mamy do czynienia. Ja też nie rozumiem tych wszystkich obrońców, którzy mówią, a bo klient trudny, o ja zatem prokurator to trudny. O Jezu, no skąd się znaleźliście w tym zawodzie? No, no, taka jest praca karnicy. No. Klient trudny, klient, prokurator, no, bardzo potrafią być szorstkie, ciekawe te rozmowy. We wszystkim trzeba umieć się odnaleźć. Ja mam akurat takich chłopaków, którzy potrafili to robić już na etapie aplikacji, tak? Pójść do prokuratora i zagadać tak, że rozmawiali często jak z równym, tak? No ale powiem ci tak, specyficzną grupą jest na pewno klientów, to są kierownicy grup. Podam ci przykład, że powiem tak, latami trzeba pracować, żeby gdzieś tak móc w ogóle takich ludzi bronić, bo oni muszą wiedzieć, że to są zazwyczaj konkretasy, które wiedzą, że tam z bezczelem nie będą współpracować i też mają jakieś swoje podejście i też nie można napinać z nimi, tak? Tylko trzeba usiąść po mysku, pewne rzeczy uzgodnić. Miałem jakiś czas temu taką historię, że słuchaj, to ja ci teraz coś powiem, nie? I wiesz, i wysłuchałem takiej litanii sobie na spokojnie i na koniec uśmiechem mówię, słuchaj, to teraz ja ci coś powiem, nie? I nie będziemy się do siebie tak zwracać, tak? Bo nasze relacje muszą inaczej wyglądać, bo jeżeli się myślisz, że jestem, wiesz, osobą, na którą masz władzę, tak? Bo byłeś kierownikiem grupy, jak gdyby nie byłeś, tak? No, to nie tak. A się dogadamy, będziemy rozmawiać normalnie i tak. I że oni to też szanują, tak? Nie możesz dać sobie pluć w kaszę, ale też musisz przyjść i pokazać, że wiesz, o co chodzi, tak? Bo przyjdzie gość i mówi, ja nie wiem, a tutaj to trzeba będzie się podawać karze, no to oni nie będą takich ludzi szanować. No i przykład jest taki, tak? No mamy broni jakiegoś tam, przepraszam, kierownika grupy, i stoję w korku, nie mogę do niego przed rozpałą dojechać, żeby mu dobyć materiały. I wysyłam mojego aplikanta, bardzo garniętego gościa, i mówię do niego, słuchaj Mateusz, no, sytuacja jest taka, jedź do tego i tego, do Goleniowa, no bo on musi się dzisiaj zapoznać z materiałami, jest piątek, ja nie dojadę, zawierzę mu to w poniedziałek, ja we wtorek, kurde, ten, do niego podjadę z to. Wraca i mówi, człowiek, złe gość. Wchodzę do pokoju widzeń, a on wziął te moje dokumenty, bach, w ścianę, w nocha, krótka piłka. No, ja przyjechałem w poniedziałek, tylko wszedłem, a on już stoi, ja wiem, ja cię przepraszam, bardzo, już tak chciałem, żebyś do mnie przyjechał, przemyślałem sobie przez weekend, wiem, że nie powinienem tak robić, no, ale widzisz, no, nie z każdą osobą porozmawiają, tak? Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, na początek to wiele osób trzeba wprowadzić do tego, na czym stoją. Ja nie mogę przyjść i powiedzieć, słuchaj, za 3 miesiące wchodzisz, bo masz 3 miesiące aresztu. Tylko muszę mu powiedzieć, licz się z tym, że ten areszt będzie przedłużony. O Jezu, tak. Jak ja to mówię, no nie jestem od tego, żeby trzymać za rączkę, tak, i pocieszać. Pewna doza empatii też musi być, tak? Musimy zbudować jakąś tam relację między sobą. Wiesz, jak ja będę bezczelny takiego gościa, no i co beczysz, no i co beczysz, no. Przecież wiedziałeś, co robisz. To
nie będzie się ze mną czuł dobrze. No. Trzeba mieć zrozumienie dla różnych sytuacji. Czyli tak? Trochę podejście lekarskie też powinno być w tym zawodzie. No słuchaj, pan mecenas powiedział, że nie rozumie tego, chyba nie użył słowa, że nie szanuje, ale że nie rozumie tego, że nagle ktoś trafia, który poważny przestępca i zaczyna płakać. Różne są emocje w ludziach, tak? Różne się mogły rzeczy wydarzyć. Nie oceniajmy, tak? Jest temat, prawda? I wiesz, i nieraz widzę, znam osobę, wiem, że to jest, kurde, wiesz, no niezły gangus, no i mówi o pewnych rzeczach, lecą mu łzy, nie? I ja mówię, spoko, chłopie, zostaje między nami. To jest normalna rzecz, nie? Wiesz, oni też często nie chcą się z pewnymi rzeczami przyznać, że się stresują, czy wiesz, że to jest dla nich jakaś tam duży temat, no bo ja jestem facet, tak? No a jak idzie do pierdla, no, kolokwialnie, to jest nie żaden, kurwa, hardkorowiec, gangus, kurwie, no... kto, tylko normalny chłop, kurda, wziął, nie wiem, coś się zjebało. Podam ci przykład, to jest z tego... Wzięli go, pomówili, a to nieprawda i tak dalej. No, no wiesz, pomówili, nieprawda, liczy się wyrok, jaki będzie na koniec. No właśnie, no. I wiesz, bardzo przykład fajny z tego weekendu. Zadzwonił na mnie facet, który sobie zmienił broń, co dostał 2 lata, bo się w ogóle nie spodziewał. Już tam gdzieś nawiązałem, że takie no. Są osoby, że właśnie nie wiedzą, a wiedzieć przecież powinni, ale trochę dali się zwieść obrońcy. No i one mówią, że to jest jakaś bzdura w ogóle kompletna. No jak on mógł dostać 2 lata? Przecież zupełnie niby. On zostawił tylko jakieś 100 gram. Prawda? No przesłał mi akt oskarżenia, no nie widziałem jeszcze wyroku, ale przeczytałem sobie ten akt oskarżenia i myślę, że nikt z nim po prostu od samego początku nie porozmawiał, nie powiedział, chłopie, będziesz siedzieć w prawdopodobnie, tak czy siak. Wiesz, ludzie też, nie jest też i do końca wina adwokatów, w dużej mierze na pewno, ale jest też nieraz, że tak powiem, spowodowana tym, że klient chce usłyszeć, że będzie dobrze. No wiadomo, no. Zadzwonił kiedyś do mnie mój bardzo dobry kolega i mówi, wiedziałem, że ma sprawę, duże paserki, bo już karane wcześniej za paserki i mówi, słuchaj, no tutaj z moim adwokatem, któryśmy znegocjowali tyle i tyle, prawda, i ten, no ja mówię, słuchaj, no nie wierzę w te zawiasy, ty tyle razy karany. Fajnie, że znegocjowałeś. Ja to bym zobaczył, czy to przez sąd przejdzie. No oczywiście nie przeszło, on do mnie przyleciał, prawda, i bardzo mnie przepraszał. Weź mi pomóż teraz z tym tematem, a ja mówię, okej, okay, dobra. I on tłumaczył przede mną, mówię, tak, słuchaj, ja wiedziałem, że ty pójdziesz, ty mi wszystko powiesz, że złożysz to na czynniki pierwsze, ale do tamtego poszedłem i on powiedział, że nie muszę się niczym nie przejmować. Wykłada 2 dychy, prawda, i będzie wszystko w porządku. Wiesz, jak to czuję. On mi sam powiedział, wiesz, jaki jestem głupi. No poszedłem, dałem mu te 2 dychy. Wiem, że ty byś wziął 1/5 tego, prawda, i miałbym solidnie. Wcale nie jest najśmieszniejsze, że pomimo tego wszystkiego po całym tym procesie udało i dostał te zawiasy, skupaniec. A już odbywał karę, jeszcze mówię, ten zlitował się sąd nad nim. Więc wiesz, no, ludzie chcą wierzyć, ludziom? Chcą wierzyć po prostu w to, że tak powiem, że będzie dobrze, tak? A już tam nieraz nie wnikają w tematy. Co mówię ludziom? Że muszą się szykować nieraz. Znaczy, czyli co muszą się szykować? Grypsować czy nie grypsować? To jest też częste pytanie, wiesz? No, to powiem szczerze, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Ja. No. Uważasz, tak? Jest grupa osób, które chce grypsować, żeby być w tej grupie, bo im jest łatwiej być w takiej grupie i się, że tak powiem, nie wiem, no, wiesz, jak to jest w stadzie łatwiej. No. Natomiast jest też grupa osób, zresztą administracja zakładu karnego funkcjonariusza rozróżniają też 2 przypadki właśnie grypsowania, bo jest grypsowanie takie właśnie z pewnymi konsekwencjami i głębokiemu hołdowaniu zasad grypserki, jak i z drugiej strony widzą, że ktoś na przykład, no nie wiem, faktycznie no, grypsuje, tak, grypsuje, ale z tego nie płyną negatywne konsekwencje. Raczej go się postrzega jako taką osobę, która owszem, przyłączyła może się do tej grupy już dla świętego spokoju i żeby być w jakiejś ekipie, która da mu tam ochronę. Mhm. Ale nic z tym tak za bardzo nie robi. Natomiast wiesz co, stara ekipa no, grypsuje, ale też jest taka część starej ekipy, która już mówi, wiesz co, ja już mam po prostu dosyć tego. I jedni powiedzą nadal, to są żelazne zasady, inni powiedzą, to jest dzieci nie nada. A ja powiem, to nie ja siedzę, nie ja oceniam i nie mnie, tak? Jeżeli ktoś mnie, mogę tylko powiedzieć, a dobrze, sąd na to patrzy. Nie, sąd na to nie patrzy. Sąd najczęściej nie wie o tym, czy gry.
interesujesz, czy też nie. A idzie chłopak za właśnie za głupie ten. Jest na przykład na, tym, jest uzależniony. Miał dwa, kurwa, kupił sobie za dużo tego, nie wiem, zioła powiedzmy, tak? I chuj, i idzie kurwa leżeć. I co ty mu mówisz? Słuchaj, wchodzisz kurwa... Nie, nie, to ja już nawet nie mówię tutaj o takich przypadkach, że idziesz leżeć, bo tam posiadałeś, wiesz, dużo zioła. No. Bo wiesz, jeżeli masz środki odurzające, które... Chyba jak tam jesteś pierwszy skazany, ale przyjmą się kwalifikacje posiadania znacznych ilości, a nie jak to ostatnio mają w modzie w większych miastach typu Szczecin, od razu uczestnictwa w obrocie, co ma duże znaczenie, dużą różnicę robi, bo to drugie zaczyna się od 2 lat, a posiadanie od innego roku jest minimalna kara. Ja zawsze mówię tak, nie chcę dać tego minimum tego jednego roku, tak? Nie mówię, że się nie zdarzałoby to jakieś absolutne przypadki. Znaczy jest roczek z haczkiem, byle do 1,5 roku. A 1,5 roku jeszcze możemy zrobić dozór elektroniczny. Tak mówię do klientów, tak? No. Ale pamiętaj, dozór elektroniczny nikomu też nie jest dany. Więc jeżeli sobie myślisz, dobra, biorę dozór elektroniczny, podaje się karze i lecimy na ten dozór elektroniczny, no, to przekalkuluj, że jak nie dostaniesz tego dozoru elektronicznego, możesz żałować, że jednak nie poszedłeś w pewien proces i jednak nie powalczyłeś. Możesz polec, tak? Możesz tu i tu polec, tak? Tylko żebyś nie miał później takiego wrażenia, poległem bez walki, nie? A może byłoby inaczej, gdybym podjął tą walkę. A może i nie. No dobra. Natomiast jak idą siedzieć, to wiesz, że ja nieraz mam porządnych ludzi, którzy idą siedzieć, no. I wiesz co, jest taka grupa spraw. Ktoś komuś się strzelił i akurat tak niefartownie oko na przykład wypłynęło. Jeden strzał wypłynął oko, no, taka sprawa na tobie akurat. Minimum 3 lata, bo poważne uszkodzenie ciała, tak graniczące tutaj z kalectwem, no to od trójki się zaczyna, gość dostaje tą trójkę i on nie wie, co ma zrobić. Ja mówię, rozważ sobie, tak? Rozważ, czy chcesz pójść siedzieć i na przykład, nie wiem, no, mogę ci powiedzieć, w jaki sposób tę karę odbyć, żeby zwiększyć swoje szanse na to, żebyś wyszedł wcześniej, bo pewne są pewne zabiegi, które możesz robić, ruchy, aby zwiększyć swoje szanse na wyjście. No przede wszystkim no nie możesz być pierwszym troublemakerem, tak? No. No. Od tego zacznijmy, ale jest takie, wiesz, głębokie przeświadczenie, że jak masz 15 nagród i w ogóle nie masz kar, to ci pewnie puszczą. Nie, w tej matematyce to nie rzecz w tej matematyce. Pierwsze, na co patrzą, krytyczny stosunek do popełnionego przestępstwa. Jak czujesz się głęboko skrzywdzony wyrokiem, będziesz tam chodził i mówił, tak naprawdę to ja niewiele zrobiłem, a to sąd był niesprawiedliwy, to ci nie dadzą tego dozoru elektronicznego, jak ci warunkowo, przyterminowo nie zwolnią, tak? Bo to jest dla osób, które rozumieją naganność swojego czynu, tak? I rokują szansę, że jak wejdą na tą wolność, to jednak krótką trzodę prawnej nie narobią. Natomiast co robić? To są proste schematy, ale powiem tak. Ja zawsze patrzę też, jaki to jest klient. Jeżeli to jest klient, który no jest sympatyczny, no potrafi sobie układać relacje. Jest taka grupa osób, tak? No. Że zazwyczaj, wiesz, no dużo tam klientów to jest takich kurków trochę, tak? I oni mają taką, wiesz, ten wieczny spór my, a mundurowi, tak? Czy to będzie policjanci, czy to będą funkcjonariusze, oni mogą mieć problem. Ale jest też grupa takich osób, które nie mają problemu w nawiązywaniu relacji. Ja to nie mówię, że oni tam siedzą w jakimś tam pikusie też. To mogą być też narkotykowi klienci, ale są rzutcy, prawda? Nie mają problemu. Przyjdą do tego wychowawcy, powiedzą, a ja mam taki pomysł, tak? Zrobię wam porządek na przykład, nie wiem, z lekami na przykład. I wiesz, i wychowawcy wychowują takie osoby. I ja myślę, że takie osoby właśnie rzutkie, sympatyczne, łatwo nawiązujące relacje, im będzie o wiele prościej nawiązać taką relację z wychowawcą, który później dobrze ich później opisze w tej opinii, która będzie miała kluczowe znaczenie. No starać trzeba się o pozyskanie programu resocjalizacyjnego, korzystać z każdych, praktycznie tam zajść. To są jakieś takie proste rzeczy, które, no i oczywiście deklarować cały czas głęboką skruchę. Fajnie być też gdzieś zaczepionym na wolności, mieć dla kogo żyć, co też wynika z tej opinii. A współwięźniowie nie mają na przykład problemu z takim miłym gościem? Ale to nikt nie mówi, że to musi być taka osoba, że on, wiesz,
paluszek do góry, jak pije herbatkę, tak? No. Tylko chodzi o normalność, tak? No, że to nie jest, wiesz, skrzywiony człowiek, który po prostu o wszystko, wiesz, wybucha agresją. No, tylko on przyjdzie i on, z nim jest normalna dyskusja, tak? I on sobie, i lepiej, tak? Bo on sobie ułoży takie relacje nie tylko z wychowawcą, z klawiszami, tak, z funkcjonariuszami służby więziennej, ale też i z współosadzonymi, bo to też jest oceniane, tak. No nie ma problemu z tym, że musi mieć porządek na łóżku, prawda, mówię, Boże, jaki to tam wielki dla mnie problem. Zresztą powiem Ci, że paradoksalnie bardzo dobrze znoszą, bardzo często dobrze znoszą tą rozłąkę, tą izolację ludzie, którzy na przykład są bardzo wykształceni i, jak to się mówi, są tam z powodu przestępstwa białych kołnierzyków, tak? No i oni mi to tak tłumaczą, no dobra, nowe okoliczności, to jest kwestia adaptacji tutaj, prawda? To trzeba to sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, przemyśleć sobie, w jakiej jestem sytuacji, co robić, tak? Jak wykorzystać ten czas. I to mi się podoba, no bo to ktoś... Analityczne podejście. Tak, tak. I nie wiem, co wiele lepiej to rozumieją, też potrafię nieraz być większymi hardziakami niż nie jeden gangus, który, wiesz, chodził z koszulką 60, jak go złapali, to się spłakał i o wszystko opowiedział. Dobra, jeszcze tak na koniec. Czy Twoim zdaniem przy Twojej na przykład wiedzy istnieje coś takiego, albo na przykład byłbyś w stanie nawet sam popełnić przestępstwo idealne? Wiesz co, nie rozważam też tego, bo uważam, że to jest bardzo niezdrowe. Wiadomo, że nie, ale, ale myślę, że nie. Teoretycznie. Myślę, że nie. Nie. Myślę, że wiesz, jakby usiąść dobrze, jest to w ogóle też zabronione, tak? Tworzenie takich scenariuszy, to jest dla mnie taki adwokacki, bo przecież... Do filmów na przykład, czy ty myślisz, no byli tacy, co popełnili, napisali o tym książkę i tym się właśnie wysypali, no znamy takie dwa przypadki na świecie, w tym jeden w Polsce, tak? Natomiast raz, nie jest mi to do niczego potrzebne, tak, raczej ludzie do mnie, wiesz, nigdy nie byłem też takim adwokatem, gdzie na przykład, no wiadomo, że znam dużo ludzi tam z miasta, tych przestępców, ale no, nigdy też nie byłem na usługach jakiejś grupy, tak, opłacanej przez jakąś grupę. Słyszymy co jakiś czas, że są tacy adwokaci na stałym abonamencie, którzy będą przychodzili i pouczali, słuchajcie, ale jak robicie to tak i tak i tak, to uważam, że nieetyczne, więc ja zazwyczaj już mam do czynienia z sytuacjami, gdzie mleko się rozlało. Ewentualnie ktoś przylatuje i mówi, dobra, zaraz się rozleje, musimy się do tego przygotować. No to tak. Czy bym w stanie zaplanować, oczywiście też pytanie, jakie przestępstwo? No przypuszczam, że na każdym w obecnych czasach przestępstwie można wpaść. Jest taki też do zapewnych przypadków. Jak ja to widzę, ile tam ludzie potrafili poplanować i wpaść na jakiś przypadku kompletnym, że myślę, że pojęcie przestępstwa, zbrodni idealnej chyba nie istnieje. No, może jest, że tak powiem, pojęcie zbrodni idealnej, którą ktoś próbuje, że tak powiem, popełnić, ma to bardzo przemyślane i ma dużo farta. Okej. Okay. No. A zobacz, kojarzysz tę sprawę tych kanibali? Nie. No widzisz, no, ponoć gościa zabili, zjedli, prawda, i ten przez lata nikt o tym nie wiedział. No. Kolesie zabili i zjedli kogoś? No tak, tak. U nas w Szczecinie sprawa się toczy. Kurwa, co ty gadasz? No takie są, zgugluj sobie. Ale... I co? Ale... No ale iluż gości zjadło jednego gościa? No i go się napił i opowiedział w pewnym momencie. No. Ja powiem ci tak, no w ogóle mnie dziwią. I powiedział, kurwa, ale wpierdalaliśmy typa. Nie, ja powiem ci, że tak uśmiech mnie wywołuje, jak to ludzie potrafią ileś razy nam siedzieć. Odbywać te kary, bo wpadli na przykład na tym, że ktoś ich podsłuchał, po czym wychodzą i są znowu podsłuchiwani i nie ten. Natomiast wśród dealerów, dużo mam, no jak widzę te podsłuchy, to największe grzeszki to opowiadanie sobie, jaki mocny był towar, prawda? Fajnie, że odebrałem, już kurde, lecę na imprezę. Kompletnie ludzie nie myślą o tym, jak sami na siebie tworzą dowody. Szczerze powiedziawszy. A mamy też czasy takie elektroniczne. No, dokoła są telefony i takie dużo możliwości ustaleń. Ja to mówię, chcesz mieć spokojne życie, to po prostu nie popełnij przestępstw. Tyle.
No, chyba to jest dobra rada. Proszę Państwa, wydaje mi się, że tą właśnie radą możemy skończyć. Chociaż no, tu jest mały problem, że jednak jest ta sfera życia, która, gdzie można po prostu z prawem się absolutnie nie zgodzić. No, chociażby jak ta owa wspomniana marihuana, no nie, i jakby bycie tylko i wyłącznie tym, który ją spożywa, tak, to albo na przykład, wiesz, to zasadzenie sobie jednego krzaczka, no to są takie rzeczy trochę już przyjebane, że tak powiem. No, są takie, nie? Tezy z moich mów końcowych właśnie w takich sprawach, gdzie mam wrażenie, że chyba nie mam wrażenia, ale pewność, że ta polityka państwa nie poszła w dobrym kierunku. Poszliśmy w tą surowość, karanie. Mamy też taką ekipę teraz rządzącą, która wychodzi z założenia błędnego, sprawdzonego już przez naukę wielokrotnie, już podwyższanie kar, prawda, da nam, że tak powiem, wolność od przestępstw. Nigdzie to nigdy nie działało i teraz też działać nie będzie. Musimy myśleć więcej o tym, że bardzo często ludzie popełniają przestępstwa narkotykowe i nie mówię tylko lekkie, ale też i poważniejsze, bo się zapętlają ze swoim nałogiem tak naprawdę i gdyby udzielić mi jakiejś może wcześniej pomocy... W ogóle udzielić w jakikolwiek momencie, a wcześniej, później też przecież... Teorii niby jest. Teraz będę miał rozmowę z bardzo ciekawą dziewczyną, która właśnie zajmuje się pomocą ludziom, którzy mają problemy z narkotykami i seksem i ona po prostu prowadzi bodajże fundację albo jakiś inny podmiot, który się tym zajmuje i chodzi o to, żeby tam na przykład zrobić testy na HIV-a ludziom za darmo, których nie stać, i pomóc im z walką z uzależnieniem. No przecież w tym momencie to są tak naprawdę ludzie poszkodowani, a nie ci, którzy czynią jakieś realne zło. No, karać tych ludzi to trochę bez sensu. Ja powiem Ci tak, no, czytam bardzo dużo opinii psychiatrycznych, sądowo-psychiatrycznych dotyczących moich klientów, tak, bo bardzo dużo w sprawach narkotykowych jednak jest osób, które już korzystały z jakiegoś leczenia odwykowego bądź korzystały z pomocy psychiatry. To już jest podstawa do tego, żeby robić taką opinię. I czytam po prostu te opinie i tak sobie myślę o wielu, wielu moich klientach czy o osobach, z którymi się spotkałem, które kompletnie nie są świadome tego, co robią i opowiadają, jak to one fajne tak naprawdę życie wiodą codziennie paląc, a tak naprawdę są niewolnikami tego. Znaczy, ja już wiele razy... Wymawiają sobie, że to jest po prostu... Doszli do takiego fajnego życia, tak, że oni się nie muszą przejmować i tak, ale to życie wcale nie jest fajne. No, daje im tylko ułudę z pewnego spokoju, a bardzo często są to takie mechanizmy, że się tak zapętlają, że nie dopełniają swoich codziennych obowiązków i buduje im się tak potężne napięcie, z tym związane, widzą, że dochodzą do granicy, że zaczynają jarać jeszcze więcej, po prostu znika. Tak, bo jakby wchodzą w błędny krąg. No, proszę Państwa, o tym wiele razy słyszeliście w moim programie. Żadne nadużywanie niczego do niczego dobrego nie prowadzi. I, no i tyle, co tam pierdolić. Nadużywajcie sportu. Fajnie. Też przesada z tym też nie prowadzi za ten, no tak, ale lepsze ale to jest niż wiesz, ja wolę sobie ten. Pokatać na rowerku, na wake'u. No dobra, ale stary, pokatać, ja znam takie przypadki, gdzie ktoś się od sportu tak zajeżdżał. No znamy naszych kolegów, którzy... Masakra, no nie? Także, wiesz, znam takie osoby i tu bliskie gdzieś na miejscu, również gdzieś w Polsce, które same mówią, na pewno zastąpili nałóg tym, nałóg sportem i sam jestem twórcą ideologii ćpaj sport 100%. Wiem, bo mamy na moich wszystkich deskach i jeszcze wyjeb telewizor. Przez okno. Tak, oglądają. Dobre programy na YouTube. Na kajtówce. Tak, no ale generalnie chodzi o to, że po prostu oczywiście lepiej to o tym zastąpić. Natomiast ty też byłeś kiedyś aktywny, bo przecież na skateboardzie cisnąłeś, to nie? Na mało lata. To tak, no ale ja, wiesz co, spaceruję bardzo dużo i gram w ping-ponga, jak mam czas. Ostatnio jakby ktoś mniej... chciał zobaczyć Winiego szczupłego, wystarczy, że poszuka w dawnych teledyskach... Czego? Snuza. O Boże. To. Tam jesteś. Faktycznie. To może taka zagadka, kto znajdzie ten teledysk i rozpozna Winiego.
Dobra, rzućcie linka. Mikołaj, dziękuję. Dzięki. To był Mikołaj Malecki, to był Wiktor Bartków. Absolutnie adwokat diabła, od razu powiem. Essa.